Dobry wieczór, Leszek. Widzę, że zaakceptowałeś zaproszenie. Tak. Musiałem zainstalować tą aplikację. Aha, no wiem, pamiętam, tak. Bo u ciebie było tak, że ty nie korzystasz z aplikacji. Dziękujemy za poświęcenie. Oczywiście. No to panowie, to jak już Leszek jest z nami, to tak między nami. Jak oceniamy ten mecz? Bo w mojej perspektywie ja byłem bardzo optymistycznie nastawiony. Głównie dzięki temu, że ten Widzew mimo wszystko, mimo tych ostatnich dwóch przegranych, stworzył sobie bardzo dużo sytuacji. Martwiło nieskuteczność, no bo na przestrzeni dwóch meczy oddać prawie 50 strzałów i z czego strzelić tylko jedną bramkę, no to naprawdę trzeba się mocno, mocno postarać. Natomiast no, pojechaliśmy do zespołu, który każdy gdzieś tam miał taką wizję zespołu walczącego, faulującego, przeszkadzającego w grze i mniej więcej potwierdził się ten obraz. Natomiast my jako zespół pokazaliśmy dojrzałość, konsekwencje w tym, co chcemy grać i jak chcemy grać. I wydaje mi się, że mimo wszystko ten wynik zasłużony, mimo tych kontrowersyjnych, a nawet bardzo kontrowersyjnych decyzji sędziowskich. To może ja dopełnię te pytanie, Leszku, i powiem to, co pewnie grzeje wszystkich kibiców Widzewa po tym meczu. Jak przede wszystkim podobało ci się dzisiaj sędziowanie? No, wyborne po prostu. Piłkarski poker to jeden z najlepszych filmów, więc doskonale było go obejrzeć ponownie, przynajmniej z dobrym wynikiem. Nie no, panowie, koledzy, koleżanki, wiadomo, że to zwycięstwo ma znakomity smak z bardzo, bardzo wielu przyczyn. To tak zacznijmy wręcz chronologicznie. W tygodniu była jakaś spinka, ja to chyba nie do końca wyłapałem, ale chyba admin konta Korony Kielce gdzieś tam podkręcał, prawda, sytuację, atmosferę jakimiś takimi mało smacznymi zagrywkami, więc zwycięstwo z Koroną przez ten pryzmat nabiera dobrego smaku. Wiadomo, jaka była sytuacja latem z Bartkiem Śpiączką, który miał przyjść do Widzewa, nie chciał przyjść, teraz marnuje karnego, a Widzew spokojnie sobie radzi bez Śpiączki, dużo lepszym napastnikiem, jakim jest Jordi Sanchez, więc to jest drugi wątek. Trzeci oczywiście to, że nigdy nie jest łatwo grać przeciwko 14 zawodnikom, no bo ja widziałem dużo bardzo dziwnych rzutów karnych w tej rundzie. Rozmawiałem o tym z szefem polskich sędziów, który naprawdę jest człowiekiem godnym szacunku, to jest kardiolog w ogóle prywatnie, więc naprawdę człowiek, który mógłby spokojnie sobie darować tą polską piłkę, ale próbuje. I on mówił mi o karnych w erze VAR, że rzeczywiście jest problem, bo dzisiaj gwiżdże się aptekarskie karne, aptekarski faul, piłkarze szukają pretekstu, ale widziałem wiele karnych, gdzie rzeczywiście ktoś dał jakiś pretekst i ten pretekst wystarczał do karnego, ale tutaj co to było? Naprawdę, to jest karny sezonu, jeśli chodzi o takie najbardziej, za przeproszeniem, z dupy podyktowanie jedenastki. Nie mam pojęcia, jak się... To jest taka kolejka, że to powinien być jeden z głównych tematów w całej Ekstraklasie. Jak to się stało? Leitmotiv tej kolejki zdecydowanie. A co myślisz o znowu niepodyktowanym rzucie karnym na Jordim Sanchezie w pierwszej połowie? Bo ja mam wrażenie, że też był ewidentny rzut karny. Muszę przyznać, że aż tak mi nie zapadła w pamięć ta sytuacja, ponieważ no też ogarniałem tutaj coś w domu, oglądając ten mecz. Wierzę, że był karny, ale no ta na pewno sytuacja bardziej zapadnie w pamięć. A sytuacja ze spalonym? Jak widzisz sytuację ze spalonym, który był... No ze spalonym, z tego co wiem, no to akurat to jest wyliczane dosyć dokładnie przez tą technologię, więc tutaj trudniej. Tutaj nie ma pola pod interpretację, tam mogą być jakieś centymetry, milimetry, no nie wiem. Tutaj chyba łatwiej będzie im wskazać jakąś stopkratkę. Natomiast przy rzutach karnych jest jakieś pole pod interpretację, a nie pod milimetry. I no nie zdziwię się, jak pokażą w końcu taką grafikę, która gdzieś tam pokaże, że rzeczywiście... Ten spalony, no nie było go, tak? Bolałoby tak, to bardziej, ja gdybyśmy nie wygrali. Ważne, że jest zwycięstwo i to, jak też tak bardzo ta bramka nie boli. Natomiast z tym karnym, no to jest skandal i to jest jakby przyczynek do poważnej dyskusji tej zimy, żeby coś w końcu z tymi karnymi było zrobione. No bo to naprawdę jest plaga. Ja kiedyś byłem takim naiwniakiem, że myślałem, że jak wejdziemy w erę VAR, to naprawdę problem z karnymi się skończył, a mam wrażenie, że jest coraz gorzej. Dlatego, że interpretowane są bardzo miękkie karne. Piłkarze, którzy może już nie robią takich jawnych symulek, ale robią właśnie takie rzeczy, że najmniejszy pretekst, oparcie ręki, najmniejsze poczucie nogi cudzej na swoje i już lecą, już, bo wiedzą, że sędzia będzie miał pretekst, żeby to gwizdać. To jest naprawdę coś, to jest potężnym wyzwaniem dla całego środowiska sędziowskiemu. No i ostatni jakby powód, dla którego to zwycięstwo, no to jest świetna runda, ale o ile jakby bardziej gorzko by się tą świetną, fenomenalną rundę
smakowało, gdyby, nie wiem, kończyć ją trzema porażkami albo dwoma porażkami i takim remisem właśnie pełnym niesmaku z Koroną Kielce. Także bardzo się cieszę, że po prostu udało się zwycięstwem. Te okoliczności wszystkie są jakby zawstydzające, ale nie dla nas, nie dla Widzewiaków. Są zawstydzające dla Ekstraklasy, zawstydzające dla niektórych piłkarzy Korony. My wszyscy wyszliśmy z tego obronną ręką, jest z czego się cieszyć. A tak abstrahując już od tego, że wiadomo, że tam sobie wyrysują panowie sędziowie jakoś ten spalony, to nie masz wrażenia, że w ogóle te takie, wiesz, no, że ktoś na przykład, powiem kolokwialnie, nie obetnie paznokci i jest na spalonym i wyliczanie na jakieś mikromilimetry, że to zabija ofensywną piłkę, a właśnie promuje takie, wiesz, defensywny futbol, że złapiemy na tego spalonego. No dobrze, ale jeśli ustaliłbyś, że nie wiem, jest granica 20 centymetrów, to ona też się gdzieś będzie kończyć i też będzie dyskusja o wtedy paznokciu, więc to niestety jest nieuniknione przy jakby poprawie tej technologii, że ona jest w stanie zmierzyć. Jeśli dasz margines błędu 20 centymetrów, to on też się będzie kończył, będziesz mierzył, czy ten paznokieć sięgał akurat tej strefy buforowej, czy nie. Więc to jest jakby nie do przeskoczenia. Jasne, jasne. No dobra, to jedziemy dalej. Co Leszek Milewski zakładał sobie przed startem Ekstraklasy? Co myślałeś o Widzewie wtedy, tak? Jak ten Widzew widziałeś w tej Ekstraklasie? Widziałem bardzo dużo beniaminków, to można sprawdzić po prostu czysto na danych, którzy wchodzili do Ekstraklasy, odbijali się. Chyba jakieś 70% czy 80% spadkowiczów w ostatnich latach to są beniaminkowie. Widzę, wchodził, no umówmy się, nie jako najbardziej przekonująco grający beniaminek i chciałem po prostu utrzymania. Byłbym, gdyby ktoś mi powiedział latem, że utrzymamy się w ostatniej kolejce po prostu z ostatniego bezpiecznego miejsca, ja wziąłbym to w ciemno, bo widziałem zbyt wielu beniaminków, którzy spadali, wpadali w turbulencje. Chodziło mi tylko o to, żeby zostać w lidze, żeby przytulić kolejne pieniądze na kolejny sezon z Ekstraklasy, tak jak to robi Stal Mielec, która w pierwszym sezonie weszła w zasadzie na kredycie i miała potężne problemy, w drugim budowała swój budżet i teraz dalej konsekwentnie gdzieś tam buduje swoją pozycję, żeby w tej lidze po prostu zostać. Ja mierzyłem tylko i wyłącznie w to, żeby Widzew został w Ekstraklasie. Widzew został w Ekstraklasie po raptem jednej rundzie. Jest to absolutnie fantastyczny, fenomenalny rezultat i nie mam słów dla tego, co się wydarzyło, bo to jest naprawdę niesamowite. Nie mówmy, że ta Ekstraklasa jest słaba, bo zobaczmy, gdzie są inni beniaminkowie, gdzie jest Korona, gdzie jest Miedź. Są na ostatnich miejscach, są w tym momencie, mimo tej zwyżki formy na finiszu Miedzi Legnica, no faworytami do spadku, a Miedź to przecież był zespół, który miał dużo lepszą jakościowo drużynę w pierwszej lidze, miał dużo większy budżet na transfery, potrafił sprowadzać zawodników z całego świata, reprezentanta Chile potrafił wyciągnąć, ten Narsing, to przecież też jest konkretny piłkarz, co się udowodnił i jak sobie radzą. Także widzę, po prostu fantastycznie się zachował i zamknął, zamknął mówiąc wprost, mordy prawie całemu świadkowi dziennikarskiemu. Ja podam ciekawostkę, nie wiem, na tym kanale pewnie Kuba Alkiewicz nie jest zbyt ceniony, ale Kuba Alkiewicz chyba jako jedyny znany mi dziennikarz mówił, że Widzew na spokojnie sobie poradzi w Ekstraklasie, że on nie ma najmniejszych wątpliwości, że Widzew na luzie się utrzyma i będzie dobrze grał. Mówimy o tym samym Kubie? Kuba Alkiewicz, tak jest. Okay. Ale na czym opierał ten optymizm? Opierał no, po części na tym, że jego zdaniem Widzew po prostu w realiach ekstraklasowych lepiej będzie sobie radził, bo to jest bardziej predestynowana gra dla tego, co on uprawia, a po drugie dlatego, że no, jest ŁKS-iakiem, więc Widzewowi będzie się wiodło dobrze jemu na złość. Aha, w ten sposób. Słuchajcie, to zanim przejdziemy jeszcze do tematu całej rundy, to może zostaniemy przy tym meczu z Koroną. No ja oglądałem cały mecz, Sławek też, ty rozumiem, Leszek tak jednym okiem, natomiast czy wy w pewnym momencie mieliście obawy, że mimo tej pełnej dominacji przez, no praktycznie powiedzmy, że 90 minut, bo myślę, że tak to można nazwać, czy mieliście gdzieś obawy, że jednak nie wygramy tego meczu, mimo że te sytuacje były, wyglądaliśmy lepiej piłkarsko na boisku? No Leszek, proszę cię. No skoro było już naprawdę sekundy do końca i był remis, no to tak, były obawy, że tego nie wygramy, ale jak mówię, no obawy były, ale niezwykle ważne zwycięstwo, jakby takie symboliczne, taki fajerwerk na całej tej rundzie, że znowu nie żarło, znowu były różne okoliczności, które mogły nam pokrzyżować szyki, znowu już w pewnym momencie myślę, że na nas nie stawiano, szczególnie jak był ten karny dla Korony, a udało się wszystkim jakby pokazać, skończyć na swojej nocie. Bardzo, bardzo wiele się udało w tej rundzie i tego nie przestanę powtarzać. Ten mecz Korony był w pewnym sensie symboliczny, jak się zastanowisz nad różnymi kontekstami tego spotkania, które starałem się właśnie też wyłuszyć wcześniej.
W mojej ocenie pełna dominacja była w tym meczu nasza. Piłkarsko byliśmy zdecydowanie lepsi. Kultura gry była po naszej stronie jak najbardziej. Korona ograniczyła się do przeszkadzania i wychodzenia z jakimiś nielicznymi kontrami. No, przypominam sobie jedną groźną sytuację Korony po strzale, który wyjął nam Heniu. Bo karnego oczywiście nie liczę, bo karny to jakaś była. To była chyba pierwsza jedenastka obroniona przez Henia, co? Tak mi się wydaje. No, ten karny to był kabaret, w ogóle podyktowanie go, więc tylko przypominam sobie jedną sytuację Korony Kielce, taką groźną, i mam wrażenie, że konsekwencja, no, konsekwentnie dążyliśmy do strzelania tej bramki, natomiast no, trzeba powiedzieć, że to, co nazwijmy to jakimś delikatną obniżką formy, oglądaliśmy w dwóch ostatnich meczach, to się dzisiaj potwierdziło, czyli ta skuteczność nasza, tak? Bo jednak te problemu ze stwarzaniem sytuacji nie mamy, wręcz stwarzamy ich bardzo dużo, tylko od trzech kolejek mamy tą słabą skuteczność. No chwała za to Mato Miloszowi, że dzisiaj włożył pod ladę pięknie i dzisiaj wszyscy możemy się cieszyć. Ja wolę obserwować drużynę, która stwarza dużo sytuacji, a ma problem z wykańczaniem, niż jakby na odwrót. W sensie, no, że jak stwarzasz mnóstwo okazji i nie trafiasz, to jest większa szansa na, no, że się przełamiesz i zaczniesz strzelać. To też jakby znamionuje, że ta gra wygląda, że ta gra się jednak układa, że możesz przegrać mecz, ale no, tak jak ten Radomiak, no przecież tam było mnóstwo okazji. To nie był naprawdę słaby mecz Widza o ofensywie, tak? Ale kiedy na przykład wykorzystujesz wszystko, co masz, no to w pewnym momencie mogą cię odciąć od tego i koniec. Taka była sytuacja mniej więcej w Górniku Łęczna w zeszłym sezonie z osłabionym Bartkiem Śpiączką, który wykorzystywał wszystko, co miał, i dopóki to robił, no to strzelali. Ale gdy się w pewnym momencie zablokował, Górnik Łęczna został odcięty od punktu. Więc to jest też ta prawda o finiku. A powiedz mi, Leszek, co ty myślisz o tym meczu z Radomiakiem, który się wydarzy w Łodzi? Bo można powiedzieć, że mecze może nie tyle co podobne, ale jednak no, w obu tych meczach dominowaliśmy pod względem w aspektach piłkarskich, motorycznie też byliśmy, wydaje mi się, i w tym meczu lepiej przygotowani, natomiast wyniki bardzo różne. I w Zabrzu, według mnie, no w Zabrzu to był chyba jednak mimo wszystko najsłabszy mecz na przestrzeni tych ostatnich trzech kolejek. Tak, tak. To Zabrze to był. Ja tam chyba tego pecha przyniosłem, tą parę było takich słów tutaj na Twitterze, ale no faktycznie tam zagraliśmy poniżej takich naszych standardów, a że poprzeczkę sobie zawiesiliśmy dosyć wysoko tej rundy, bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy przed sezonem, to tak bastowałeś nasze optymistyczne spojrzenie na Widzew, chociaż nie każdy tutaj był optymistyczny, ale mimo wszystko jednak patrzyliśmy z takim dużym optymizmem na tą Ekstraklasę, no bo jednak mimo wszystko po tylu latach, jak wracasz, to zawsze chcesz wejść z przytupem, prawda? Patrzyłem jakby z realizmem na losy Beniaminków. To była główna moja kwestia, z zastrzeżeniem, że będę po prostu oczywiście przeszczęśliwy, jeśli mój wrodzony pesymizm gdzieś tam, taki może przesadny realizm się nie sprawdzi. I tak też się stało, więc wspaniale. No i właśnie chciałem ciebie zapytać, co ty uważasz o tym meczu z Radomiakiem, bo to też było takie spotkanie, gdzie według mnie dosyć kluczowe przed tą Koroną, bo można było sobie zrobić fajny wynik, już prawie dający utrzymanie. W Zabrzu się nie udało, aczkolwiek to Zabrze w mojej ocenie po prostu gdzieś tam zimny prysznic się zdarzył. W całej rundzie musiał się zdarzyć taki mecz, gdzie po prostu drużyna zagrałaby poniżej tego, co gra normalnie. Nie ma chyba w Polsce zespołu poza Rakowem grającym równą i bardzo dobrą piłkę przez całą rundę, także przydarzyło nam się to raz. Początku nie liczę, bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy, ten początek był bardzo trudny, bo jednak no, rywale z górnej półki, raczej już usadowieni na dłuższe lata w Ekstraklasie i to grający w górnej połówce tabeli, więc naturalnym było to, że mieliśmy obawy przed tymi pierwszymi pięcioma kolejkami, natomiast no, ten Radomiak, przyjechał zespół, który obrał sobie taktykę. Teraz pytanie, czy oni nas przeczytali, czy po prostu ta niemoc strzelecka... No, ja uważam, że naprawdę po meczu z Radomiakiem nie ma o co kopii kruszyć. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na fatalne błędy w defensywie. No to jak dopuściliśmy do tych kontr, że dwa razy w zasadzie zdarzyło się to samo, no to wyjątkowa, gdzieś tam no, mówiąc wprost, frajerstwo, tak? No ale generalnie, no, jeśli jesteś dużo lepszy jakościowo, jeśli stwarzasz kilka razy więcej sytuacji, kiedy wystarczyłoby troszeczkę więcej skuteczności, a odrabiasz stratę i w zasadzie powinieneś wyjść na prowadzenie,
no to to nie jest mecz, po którym trzeba się załamać i mówić, kurczę, dokąd ten Widzew zmierza, bo Widzew był w tym meczu konsekwentny, tylko że nie każdy mecz, który zagrasz naprawdę nieźle przez większość spotkania, no bo druga połowa, ja się zastanawiam, ten Kobylak, od której on minuty grał już na czas? Od 50? Od 54? No tutaj było bardzo długo. Jeśli przyjeżdża Radomiak, jeśli przyjeżdża do ciebie drużyna i kopie po autach i gra na czas od 60 minuty, no to nawet jeśli finalnie ten wynik się nie zgadza, bo nikomu się zawsze nie zgadza i Manchester City czasem przegra, tak? No to jednak pokazuje, że ta jakość piłkarska w tym meczu też była. Z zastrzeżeniami, no bo muszą być zastrzeżenia, jeśli przegrywasz mecz, ale to też był mecz, w którym Widzew grał dobrze. Ja uważam, że może poza Górnikiem Zabrze, Widzew w każdym meczu tej rundy coś pokazał. Jak nie było jakości piłkarskiej, jak z Wartą Poznań czy ze Śląskiem, to chociaż były punkty. Jak przegrał z Radomiakiem, no to po naprawdę meczu, który mógł się potoczyć zupełnie inaczej. Jak miał fatalną pierwszą połowę z Legią, to w drugiej naprawdę szarpnął i Legia momentami też musiała się bardzo, bardzo bronić. Także to jest dla mnie taki symbol tej konsekwencji Widzewa, że w każdym meczu Widzew potrafił coś pokazać, nawet jak przegrał, jak stracił punkty, to jednak mogłeś powiedzieć, kurczę, ale tutaj znowu coś się zazębiało. Tutaj jest bardzo dużo, są rzeczy, które można wskazać na plus. A no, większość, spójrzmy na takie Zagłębie, jak ono przegrywa, jakiś Piast. To są porażki, przy których nie masz nic pozytywnego do wskazania. To są porażki, przy których chcesz wszystko zaorać, wszystkich pogonić. Dziękuję, zaczynamy od nowa. Widzew nie notuje takich porażek. W każdym meczu jest jakieś ale, w każdym meczu nad czym się można pochylić, że to funkcjonowało. No to tak, powiedz... ciężko się z tobą nie zgodzić, żeby powiedzieć właśnie o tych sytuacjach, które sobie tworzymy. To jest podstawowy plus, bo właśnie gorzej by było, gdybyśmy sobie ich nie tworzyli, tak. A jak tworzymy, to wiadomo, że zacznie wpadać prędzej czy później. A powiedz tak, na przestrzeni sezonu, który najlepszy mecz według ciebie Widzew rozegrał? No bo już najsłabszy sobie powiedzieliśmy, tak, że ten Górnik chyba jednak to był. A który najlepszy? Patrząc, szczerze mówiąc, no to możemy naprawdę wskazać, ja sobie jeszcze teraz tak odpalę, ale tak z głowy, to rozmawiałem z wieloma znajomymi kibicami Widzewa i wszyscy się bali bardzo Rakowa Częstochowa. Widzimy, w jakim Raków jest sztosie. Raków potrafi rozjechać 7-1 Wisłę Płock, która za chwilę znowu wygrywa, więc nie jest w jakiejś zwyżce, a Raków przyjechał i to był niezwykle mądrze rozegrany mecz. Tak, nie było jakiej, no udało się wyłączyć, okej, trafiasz na jakiegoś słabszego rywala i łatwo go powozisz. Jest na przykład 3-0 z Zagłębiem, tak? No super, super spotkanie. Jest ten mecz z Wisłą Płock 2-1, gdzie Wisła Płock grała dobry futbol, a i tak musiała uznać wyższość, bo Widzew grał jeszcze lepszy. Ale nie wiem, czy właśnie, choć tam nie było 3 punktów, to patrząc na jakość Rakowa, na to, jak długo ma ławkę, na to, jak długo to jest zbudowany projekt, że Widzew zagrał na 0-0. Ja jeszcze sprawdzę teraz na szybko, w ilu meczach w tym sezonie Raków nie strzelił bramki, bo wydaje mi się, że praktycznie takich meczów nie notuje. Papszun niesamowicie chwalił wtedy warsztat Niedźwiedzia i chyba wydaje mi się to też bardzo godne odnotowania, no bo patrzymy, co robi Raków. Raków leje wszystkich. Raków ograł Legię 4-0, wicelidera, tak? Rewelacja 5-1, sezonu. 5-1 chyba. Nie, Legię chyba 4-0, nie pamiętam zresztą, może i tak. Czekajcie, ale dostali wysoko. Ja myślę, że bieganie też, że Widzew dobrze biega w tym sezonie. Z Rakowem przebiegliśmy rekordową liczbę kilometrów i chyba jesteśmy w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o tą ligę. To nie mam takich danych, ale bardzo możliwe. No Wisła Płock 2-1, kiedy Wisła przyjeżdżała chyba jako lider i zagrała dobry mecz, a przegrała i ten Raków, gdzie niezwykle... Ostatni mecz, którego Raków nie wygrał, to jest spotkanie z Widzewem w Łodzi 0-0 i to był taki zamknięty mecz, a ciężko jest... A mieliśmy w ostatniej sytuacji mieliśmy setkę sam na sam prawie Jordiniego. No właśnie, to, że taki mecz w ogóle wyszedł, to jest coś naprawdę godnego docenienia, bo tu graliśmy z zespołem, nie boję się tego powiedzieć, który naprawdę w Europie mógłby coś szarpnąć przy nieco innej ścieżce. To jest zespół wykraczający trochę poza polskie warunki, więc okej, Wisła Płock ogranie super, ale z Rakowem to był naprawdę test dużej miary i Widzew to dźwignął. Szapoba również dla Janusza Niedźwiedzia za ten mecz. Wydaje mi się, że on na każdy mecz, jak mówię, nie jestem ekspertem taktycznym, nie będę ściemniał, ale wydaje mi się, że poza jakąś taką konsekwencją, która jest widoczna w tych spotkaniach Widzewa, to jednak na każdą drużynę troszeczkę jest też takiej przestrzeni dopracowania pod ten konkretny zespół, żeby gdzieś tam go zaskoczyć. No i to funkcjonuje. Na Raków na pewno był przygotowany jakiś osobny plan Widzew. Wydaje mi się, że choć przyjechał Raków, to był mecz trochę na dyktando Widzewa w sensie tego, jak to wyglądało. Nie mówię, że Widzew dominował w tym spotkaniu,
ale że to był aż tak zamknięty mecz, gdzie no Raków potrafił po prostu zdemolować rywala. Zgodzisz się, że Widzew ma swój taki sznyt, nazwijmy to piłkarsko, że nie wiem, zdejmujesz im czerwone koszulki, zakładasz czarne i wiesz, że to Widzew? Tak, zdecydowanie. To mnie zaskoczyło. To też jest, no i to, no to mówimy, no. Można, powiedzmy, nie wiem, Korona Kielce do pewnego momentu chciała mieć taki sznyt, że też byś ich rozpoznał, ale to był taki toporny futbol, tak? Był na początku sezonu ten toporny futbol nawet chwalony, w kontraście do Miedzi, która grała ładnie i przegrywała. No, Korona wtedy grała długą piłkę, miała 50% celnych podań, no ale zrobiła punkty. Jak to się skończyło ostatecznie? No widzimy, tak? Nie ma to przyszłości. Widzę nawet teraz, mając gdzieś tam ten gorszy moment, no oddawał po 20 strzałów, tak? Widzew od pierwszych meczów nie musiał się jakby specjalnie uczyć tej ekstraklasy, tylko od pierwszych meczów. Ja byłem urzeczony tym w meczu już z Pogonią Szczecin, gdzie Widzew fantastycznie, bez żadnego strachu wychodził spod pressingu, gdzie rzeczywiście Pogoń chyba zlekceważyła Widzew, ustawiała się już na 16-17 metrze bardzo wysokim pressingiem, a Widzew no zero jakiegoś takiego spięcia, naprawdę mądrze, naprawdę spokojnie, z dużą jakąś taką elegancją i klasą w grze. Ja mam taką teorię w ogóle, że jeśli chodzi o Miedź, kłopoty Miedzi w Ekstraklasie, dlaczego aż takie były? Bo Miedź była przyzwyczajona do tego, że narzuca swoje warunki wszystkim pierwszoligowcom. Oni po prostu mieli tam, po prostu dominowali i tak dalej. Wiadomo było, że w Ekstraklasie nie są w stanie dominować i dopiero teraz jakby wymyślają siebie na nowo, żeby się do tej Ekstraklasy przyzwyczaić. Widzew nie dominował w pierwszej lidze i dlatego między innymi jakby nie musiał wymyślać się... Nauczył się dominować tutaj. No nie musiał jakby wymyślać siebie od nowa. Był bardziej plastycznym zespołem. Miedź przyzwyczajona do jednego, czyli takiej dominacji, do ładnej gry, gdzieś po prostu nie miała szans tego tak skutecznie przetworzyć. Widzew był po prostu dużo bardziej plastyczny i myślę, że naprawdę warsztat Janusza Niedźwiedzia, ta wszechstronność, ale jednocześnie z pokazaniem takiej spójności, to było imponujące. Natomiast jak mówię, ja jestem daleki od bycia ekspertem taktycznym. Bardzo chętnie bym posłuchał, co na temat Janusza Niedźwiedzia ma na przykład do powiedzenia, nie wiem, Michał Zachodny, który jest w tym temacie wybitnym ekspertem. Ja jako Janusz taktyki wciąż wydaje mi się, że widzę tutaj takie masterclass. Okej, okay. To ja zapytam, czy ty uważasz, że Widzew mógł wyciągnąć lepszy wynik niż zrobiliśmy, bo tak naprawdę punktowo to wygląda bardzo dobrze i ciężko znaleźć taki mecz, w którym moglibyśmy jeszcze wyciągnąć, no może ten Śląsk Wrocław, gdzie było 1-1, tak naprawdę tam chyba nie strzeliliśmy karnego, z tego co pamiętam, ale czy według ciebie... Lechia Gdańsk, no to też oczywiście, był... że mogło być więcej, ale ta Lechia... mogło być więcej na Lechii, mogło być więcej na Radomiaku, chociażby rzeczonym, mogło się lepiej ułożyć gdzieś tam z tym Śląskiem, ale no żadnej drużynie nie układa się tak, że wszystkie mecze, które mogłaby zrobić pełną pulę, to robi pełną pulę, także no taka jest piłka, no tak samo inne drużyny mogłyby powiedzieć o meczach z Widzewem, że nie wiem, Warta Poznań co by mogła powiedzieć o meczu z Widzewem, przecież nie była gorsza, przecież mogła zrobić więcej punktów, więc no to tak nie działa, także trzeba tu patrzeć na obie strony. Przede wszystkim skupić się na twardych danych, bo nie musimy gdybać, możemy spojrzeć, 29 punktów. Jest taki analityk Piotr Klimek, ja bardzo cenię jego warsztat, natomiast nie wiem, jaki dokładnie był algorytm, którego on użył, ale przed sezonem, według jego tam analizy, on wyrokował, że Widzew zdobędzie 28 punktów przez cały sezon. Widzew już ma 29 punktów. Oczywiście w tamtej analizie Widzew był głównym faworytem do spadku, tak jak u naprawdę większości ekspertów. I Widzew jest w tym momencie tak szalenie wysoko, że no nie wiem, no, w zeszłym sezonie rewelacją był po jesieni Radomiak. 2 lata temu Warta Poznań, ale moim zdaniem Widzew zrobił dużo więcej, to jest najlepszy Beniaminek od lat i to trzeba docenić. Myślę, że to tak nie wybrzmiewa do końca, dlatego że wiecie, jak super wynik robi Warta, no to jest taki szok, że to taka mała marka, a tak się rozpycha. Widzew, gdy robi super wynik, to się patrzy przez niego też przez pryzmat tej historii, tego wszystkiego, co się kiedyś zdarzyło, że no tak, Widzew robi niesamowity wynik, no ale to jest Widzew, w sumie powinien tak robić, ale nie, no w tym momencie, pod względem takim strukturalnym, to Widzew jest po prostu Beniaminkiem, klubem ambitnym, ale klubem dopiero budującym swoją pozycję i to naprawdę jest jedna z najważniejszych historii w tym roku w polskiej piłce. To, jak fantastyczny wynik zrobił Widzew w Ekstraklasie, bo naprawdę nie był na to skazany. Dobra, a słuchajcie, Sławek, jedną tylko rzecz. Teraz Sławek zada pytanie i będziemy powoli dopuszczać ludzi do głosu. Oczywiście. Bo na pewno są chętni zadać pytanie pewnie Leszkowi, więc Sławek, dawaj z pytaniem i będziemy puszczać Dominika, Bojanka i Maćka i potem będziemy dalej kontynuować my w trójkę.
Mam wrażenie, że trener Niedźwiedź buduje tych piłkarzy. Nam tutaj widzę, wie, często piłkarzy nieoczywistych, których by się nikt nie spodziewał. Tak jak ty patrzysz na to właśnie, że nie wiem, że Szota nagle wchodzi, wiesz, jest Żyro ma kontuzję, gra dobrze, wchodzi Szota i nie widać tak naprawdę różnicy, tak? Kreuzligler, który wielu kibiców Widzewa go wskazywało już, wiesz, na emigrację tutaj z naszego klubu, też można powiedzieć, że jest odkryciem tej rundy w Ekstraklasie i mam wrażenie, że trener Niedźwiedź potrafił tutaj zbudować naprawdę oprócz teamu też piłkarzy indywidualnie. To prawda, to prawda. No tak naprawdę trudno, słuchajcie, no, trudno powiedzieć, co Niedźwiedź mógłby zrobić więcej w tej rundzie. Przecież to nie była taka kadra, która... Nie wiem, jak już zamykało się okienko transferowe, ja zastanawiałem się, czy nie ma za krótkiej kadry. Co się stanie, gdy wypadnie Fabio Nunes, który miał bardzo dobry początek sezonu i często widzę, grał no tak niesymetrycznie, że grał przede wszystkim lewą stroną, a na prawej bywał różnie. Czy jakieś wymyśli, dlaczego Widzew ma tak mało opcji na tą prawą stronę, tak? Co z młodzieżowcami? Czy tutaj nie powinno być jednak więcej? Czy nie brakuje jednak do środka kogoś? A co za takiem? Czy tutaj nie przydałby się jeszcze? Także było sporo znaków zapytania, gdy to okienko transferowe się zamykało. I to, że on z tej kadry zrobił coś takiego, niesamowite. Oczywiście to nie jest tak, że on nosi teraz różdżkę w plecaku i nie wiem, ze Zjawińskiego zrobi zawodnika, który będzie zachwycał całą Łódź, czy dotrze do Czerbadzińskiego, który jest na pewno dużą porażką, jeśli chodzi o tę jesień, bo sam spodziewałem się, że będzie to lepszy piłkarz, ale tak, jeśli chodzi o taktykę, myślę, że Niedźwiedź zaskoczył wielu i naprawdę trenerzy bardzo cenieni w tej lidze, choćby wspomniany Papszun, ale też Paweł Stano doceniali, że to naprawdę była maszyna, przeciwko której trudno było coś zrobić. Jeśli chodzi o zawodników, na pewno są tacy, no Szota to jest historia niesamowita, no ja go pamiętam, kibice Wisły też go pamiętają, no, nie robił nic specjalnego, naprawdę nie był nikim szczególnym w tej lidze, a tutaj znakomicie, jakby zupełnie nowa twarz, zupełnie nowa jakość. Jeśli chodzi o taki team spirit, no to wydaje mi się, że nawet ta końcówka, no widać, że tych chłopaków rozpiera pewność siebie. To jest ewidentnie widoczne w tym momencie w Widzewie. Bardzo czekam też na ten serial, który powstaje z Canal Plus. No nie mógł się trafić lepszy moment. Zobaczcie, nawet ten serial powstaje, tak? Po pierwsze, że to jest super gratka, coś, co zostanie na zawsze, że naprawdę może się ponieść bardzo szeroko i znowu pomóc wybić markę Widzewa tak naprawdę, zbudować ją, pomóc ją odbudować, a po drugie, że zdarzył się w momencie, który naprawdę jest fantastyczny, bo w momencie, gdy zawierano tę umowę, równie dobrze to mógł być sezon jeszcze, nie wiem, gdzie Widzew walczył, było spadek, gdzie byłyby brzydkie porażki, tak? Także to też działa i jestem bardzo ciekaw, jak wygląda te morale. Wydaje mi się, że Janusz Niedźwiedź, o którym w pierwszej lidze różnie mówiono, jeśli chodzi o to, jak dociera do zawodników, była ta sławetna spinka z Fabio Nuneszem, tak? No, wydaje mi się, że teraz zbudował naprawdę atmosferę fantastyczną. Warto też zauważyć, jak to jest otwarty człowiek, tak? Ja słyszałem opinię z klubu Niedźwiedziu, że naprawdę jest człowiek, który jest w stanie poświęcić, który w tym momencie po prostu poświęca, podporządkowuje całe swoje życie Widzewowi, swojej karierze trenerskiej, no ale siłą rzeczy przez to Widzewowi. Zobaczcie, jak jest otwarty. Wiadomo, że są podcasty widzewskie, bardzo różne, nie tylko Wasz Pokój, ale też Widzew góruje w lidze, jeśli chodzi o liczbę podcastów widzewskich. Janusz Niedźwiedź, no nie wiem, ile razy się pojawił, chyba teraz był na dniach, znowu znalazł czas dla kibiców, dlatego, żeby porozmawiać. I to naprawdę zawsze, jak się go słucha, to jest też ta charyzma, tak? To nie jest trener, który wychodzi i gdzieś tam jest z nim nudno, tylko naprawdę jest ciekawy, ale to nie jest zarazem jakaś taka tania bajera, tak? Tylko, że wiesz, że za tym ciekawym mówieniem, że naprawdę chcesz spędzać w towarzystwie tego, co on mówi, czas, to że czujesz, że tam są po prostu twarde podwaliny, raz, warsztatowe, a dwa, zaangażowania. Cokolwiek się zdarzy z Niedźwiedziem, to ja już mówiłem, to nie można, nigdy nie będzie wynikać z braku zaangażowania, bo ten człowiek naprawdę oddaje serce trenerce. Ja tak widzę Janusza Niedźwiedzia jak polskiego Unaia Emery'ego. On też bardzo, bardzo oddany taktyce, żyje tą piłką i przygotowaniem zespołu i myślę, że jest dużo podobieństw w tej materii. No dobra, mamy tutaj dosyć mocną odpowiedź na twoje pytanie. Zizu, puszczam Dominika do głosu. Dominik, dobry wieczór i słuchamy. Dobry wieczór, witam was wszystkich serdecznie. Chciałem wrócić jeszcze do dzisiejszego meczu na chwilę i do tego nieszczęsnego VAR-u przy spalonym Jordi Sancheza. Czy nie macie wrażenia, że im dłużej to trwa, tym człowiek może być pewny tego, że no niestety będzie to na niekorzyść strzelca? Bo mam takie wrażenie, że po prostu czekamy minutę, dwie, trzy, a na tym VAR-ze nie szukają rzeczywistości, tylko szukają jakby
odpowiedniego materiału do założonej tezy, że tej bramki ma nie być, a my wam zaraz pokażemy, że to nie będzie, że tej bramki nie będzie, my zaraz znajdziemy taką stopklatkę, która będzie odpowiadała naszemu twierdzeniu, że jednak był rzut karny, że jednak, przepraszam, bramki nie było na przykład, czy rzut karny, prawda? No przecież ja nie wiem, czy oni na tym ważą na przykład a propos tego karnego dla Korony, to oni widzieli tę sytuację, czy po prostu to była tylko i wyłącznie decyzja sędziego głównego? Bo tam nie było żadnego fizycznego kontaktu między Kreuzriglerem a tym napastnikiem, prawda? Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o rzut karny, to rzut karny był sprawdzany, bo była tam komunikacja między VAR-em a sędzią, tak mi się wydaje. Natomiast jeśli chodzi o spalonego, to w mojej ocenie spalonego, znaczy tak, z perspektywy, którą pokazywali nam, a była to jakość mizerna, do tego ta linia była kontrowersyjnie namalowana, bo równie dobrze mógłbym narysować ją tak, która by pokazywała naszą stronę taką perspektywę, gdzie tego spalonego nie ma. Natomiast ogólnie sam przepis tego, że gdzieś tam ręka wystaje czy palec, dla mnie spalony powinien być w sytuacji, gdzie powiedzmy stopa wykroczna jest za ostatnim obrońcą drużyny przeciwnej i to dla mnie jest spalone. Natomiast to, czy on się przechyli bardziej w lewo, czy w prawo, czy wysunie rękę, no to jest takie szukanie. Dla mnie, ja się zgadzam, w mojej ocenie czym dłużej trwa weryfikacja VAR-u, tym bardziej na niekorzyść drużyny atakującej. Tak to wygląda. Bo mnie to przypomina sytuację z bramką strzeloną ze spalonego, jak się okazało później, bardzo wątpliwego Patryka Stępińskiego z meczu z Legią. Gdzie tutaj, Zizu, mówisz o nieobciętych paznokciach, to ja mam wrażenie, że on tam manikier miał wczoraj zrobiony, a po prostu zwyczajnie też nie widzieliśmy na przykład stopklatki z momentu podania, prawda? Bo widzieliśmy rozrysowaną linię, widzieliśmy wystawioną stopę za tę linię Patryka Stępińskiego, jednakże nie widzieliśmy podającego. No i tak zgodzę się z tobą, wiesz. I też wartę bramkę Stępińskiego sprawdzał chyba z 5 minut. I dokładnie sytuacja się powtarza i znowu 5 minut sprawdzania i znowu bramka nie uznana. Po co my ten VAR w ogóle mamy? Po to, żeby on rozwiązywał kontrowersje, czy je stwarzał? Bo myślę, że tutaj troszeczkę jakby mylimy pewne pojęcia. Natomiast, myślę, że ludzie się zakochali w piłce, wiesz, po to, że ona jest ofensywna, chcą oglądać gole. I myślę, że takie aptekarstwo właśnie tam na czubek buta, no to jednak zabija trochę ofensywną piłkę. No takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak tutaj naszego gościa Leszka, no ale chyba się wypowiadał wcześniej, że no takie przepisy. No ja już mówię, że jak mówię, jeśli chodzi, jak oglądam tę Ekstraklasę, to historii ze spalonymi jest dużo mniej, ostatecznie dużo łatwiej, ostatecznie gdzieś się da znaleźć taką linię. No dzisiaj mówimy o sytuacji, gdzie o pół paznokcia moglibyśmy zostać skrzywdzeni, ale następnym razem będzie mecz, w którym o pół paznokcia no, rywal będzie na spalonym i bramka by została, nie wiem, uznana i byśmy wtedy mówili, że no okej, futbol musi być ofensywny, ale musi być w ramach reguł. Także ja zdecydowanie bardziej mam problem z tymi karnymi, bo tam jest pole pod interpretację sędziego, pod rzeczywiście decyzję arbitrów, decyzję VAR-u. Tutaj jakby mniej tych wątpliwości mam, nawet no tutaj mogło być, może być błąd, jak najbardziej. Ja aż tak się temu nie przyglądałem, mógł być popełniony błąd. Natomiast mam więcej jednak zaufania. Co do decyzji VAR-u z karnymi, to mówię, rozmawiałem z szefem polskich sędziów i on mówił, że jest po prostu poważny problem z tym i wielka praca do wykonania. Dziś widzieliśmy dlaczego. Możesz nam powiedzieć, czym się mógł sugerować VAR w tej sytuacji, gdzie był rzut karny? Nie mam pojęcia, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Bo to jest naprawdę komiczna decyzja. Nie mam pojęcia, oglądałem tę powtórkę 100 razy chyba, już nie wiem, po prostu, chyba tym, że bardzo wysoko ręce uniósł, piłkarz Korony. Bark, mam wrażenie, że Bark. Nie, ale on spadł Barkiem. Zizu, przecież ten, sytuacja wyglądała w ten sposób, że Kreuzriegler został pociągnięty z Barkiem, tak, przewracając się, jego noga przeleciała w stronę atakującego, nawet go nie dotykając. I mam wrażenie, że on uciekając od kontaktu po prostu się przewrócił, a sędzia to odgwizdał. No przecież tam generalnie nie było kontaktu stopy ze stopą. Cokolwiek tam się stało później, nie wiem, z tymi nogami, to przecież to było sprowokowane przez piłkarza Korony, który wszedł mocno barkiem piłkarza Widzewa, więc to już jakby nie można tych późniejszych konsekwencji oceniać jako coś do karnego, skoro to Widzewek został zaatakowany. To jest jakiś absurd. Nie wiem, bardzo czekam. Żelek Grzyżyński jest też w Kanal Plusie, to wiadomo, że jest człowiek, który jest sympatykiem łódzkiej piłki i myślę, że dopilnuje tak, żeby jakaś narracja
wytłumaczająca, żeby sędziowie po prostu się wytłumaczyli, tak? W tej sytuacji. Zdaje się, że Aleks napisał takiego dzisiaj tweeta, tak. że lekko skandaliczna ta sytuacja była. No tak, więc miejmy też zaufanie, tylko, że Żelek to pociągnie dalej, ma większe możliwości. Mam też wrażenie, że Żelek bardzo mocno stara się być dyplomatyczny, zresztą ma taką pracę, że musi być. No musi ale być. Dobra, kolejne pytanie mam takie. Dzisiejsi rezerwowi to Letniowski, Zieliński, Micinienko, Czorbadziński, Danielak, Szeł, Lipski, Sypek, Zjawiński. W jak kiepskiej formie muszą być nasi rezerwowi, skoro tragiczny dzisiaj Dominik Kun na przykład spędził na boisku cały mecz? No ta kadra jest bardzo wąska, taka prawda, jak na warunki ekstraklasy, no to jest krótka kadra. No, piłkarze typu Zjawiński nie dają ci za wiele opcji, to jest praca nie, nie, do wykonania. Nie. Myślę, że Zjawiński to jest pierwszy w ogóle kandydat do tego, żeby mu bilet drugiej klasy do Gdańska wykupić, ale chodzi mi po prostu o to, dlaczego na przykład nie widzieliśmy Szeł kosztem Kuna, czy choćby Lipskiego kosztem Kuna, bo Kun to po prostu dzisiaj pracował na antybohatera na tego spotkania. Znaczy, też pamiętajmy, że Janusz Niedźwiedź ma wyjątkowo ceni Kuna. To może być taki zawodnik, na którego kibice pomstują, ale Janusz Niedźwiedź, wiedząc iloma go obarczył zadaniami, no to jest taki człowiek od czarnej roboty, tak? Wydaje mi się, że w zasadzie każdy trener w każdej drużynie często ma takiego jednego piłkarza, wobec którego kibice pytają, jak to jest możliwe, że on ma tyle, że on tyle gra. Patrzmy na Papszuna i Gutkowskisa. Papszun jest zakochany w Gutkowskisie. On jakby mógł, to by grał zawsze Gutkowskisem, choć kibice od 2 lat kwestionują tego piłkarza. I wydaje mi się, że prawda o Kunie jest też taka, to trzeba by zadać kiedyś dokładne pytanie trenerowi Niedźwiedziowi, jakie konkretnie są zadania Kuna, jak wiele ich jest, na pewno to są żelazne płuca tego zespołu i to już jest jakby wartość. Ja też często, już na początku sezonu mówiłem, że Kun, Kun to najwyżej z ławki może wejść, ale też były mecze, w których Kun się obronił, natomiast to jest wciąż sinusoida. Zastanawiam się, czy tutaj jest potrzebne całkowicie nowe ogniwo, czy Janusz Niedźwiedź, gdy miał okazję być zapytanym otwarcie o Kura, to powiedziałby, że słuchajcie, gdybyście wiedzieli wszystko to, co ja wiem o naszej taktyce, o naszym planie na zespół, docenilibyście go. Wiesz co, ja jeżeli mogę się ustosunkować, to powiem wam co do Dominika, że piłkarskich umiejętności fanem nie jestem, natomiast dla mnie jest mega widoczne to, że widzę z Dominikiem Kunem w środku pola gra lepiej po prostu w większości spotkań. Ja naprawdę, wiele było meczów, gdzie zastanawiałem się, kurczę, Kun, no możesz wejść w 70 minucie z ławki, dać coś, ale no gdzieś u Janusza Niedźwiedź, pamiętajmy, że to jest zawodnik, który zagrał mnóstwo minut w zespole, który poradził sobie w Ekstraklasie, więc to też działa na jego korzyść. Te decyzje Janusza Niedźwiedzia co do Kuna ostatecznie się obroniły, choćby i samą tabelą, nawet jeśli są mecze, w których wszyscy nie jesteśmy przekonani co do gry Kuna. Ale tak, jak będzie okazja, jeśli na przykład wy zaprosicie trenera Niedźwiedzia, może też to warto go na pewno zapytać tak dokładnie o tego piłkarza, bo może tu coś ciekawego nawet od strony taktycznej uda się ujawnić. No ale dobra, słowa, poczekaj Dominik, jeszcze trzy słowa o Dominiku, jak już rozmawiamy. Ja go absolutnie tak surowo nie oceniam, uważam, że to jest bardzo wartościowy zawodnik dla naszej drużyny i w momentach, gdzie Letniowski wchodzi na zmianę często za Kuna, to pamiętajmy, że Letniowski wtedy wchodzi na podmęczonego rywala i on ma taki magic touch, który wtedy często uwypukla i robi dużo do przodu, ale Kun ich męczy, tak? Tego rywala męczy, on zamęcza, tak. To jest taki typowy piłkarz box to box. No dobra, Wizu, ale jak on ma zamęczać tych przeciwników przy 15 stratach i przy kurczę zerowej na przykład skuteczności dośrodkowej. Dominik, jeszcze jedno pytanie do Leszka, bo dobra, widzę, że jest coraz więcej osób, także wpuszczamy. Ja już dziękuję bardzo, to następne osoby proszę. Nie dzięki ma serdeczne, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiamy. Bojan, twoja kolej. Będziemy to przyspieszać, każde te po 2-3 pytanka takie w miarę szybkie, bo czas nas nagli, z tego co pamiętam, Leszek ma czas do godziny 19. Tak jest, życie o 19 tak, bierze. Także każdy po te 2-3 pytanka i będziemy dalej sobie podsumowywać tą rundę. Także Bojan, dobry wieczór i słuchamy. Dobry wieczór wszystkim. Tak pokrótce. Z tymi spalonymi to moim zdaniem nie ma sensu, bo były tam wytyczne. Ręka chyba i bark jest niewliczany. Ale jak głowa wystaje, klatka piersiowa, dobrze to wszystko wygląda w Lidze Mistrzów, gdzie jest teraz ten nowy system, taki 3D i to wszystko fajnie pokazuje, jak wygląda teraz te nowe spalone. Także wydaje mi się, że przy tej sytuacji akurat mógł być jakiś tam spalony, nie wiem, głowa mogła wystawać Jordiego czy coś i tego bym nie brał pod uwagę. Zgadzam się też tutaj z Leszkiem, że przy karnych to jakieś inne powinny być wytyczne, bo to jest karygodne.
Ale takie właśnie pytanie teraz do tego, do naszego gościa. Bo przed sezonem było zakładane, że została wymieniona cała linia obrony. To chyba wszyscy się zgadzali z tym, że ta linia obrony będzie, można powiedzieć, nie wiem, czy najgorsza, czy coś, ale taka najbardziej pod znakiem zapytania, że może dużo bramek wpadać, czy coś. Pierwsza runda zweryfikowała, że nie jest najgorzej. Ci młodzi zawodnicy, jak Szota, jak Żyro, sprawdzili się. Bardziej się nie sprawdził, a Czorbadziński. Jak według ciebie, czy potrzebne są jakieś zmiany, wzmocnienia w tym aspekcie, w sensie w obronie? Kogo ty byś widział na zmianę teraz w tym okresie zimowym? A jeszcze jedno pytanie, bo orientujesz się w Ekstraklasie. Jak to wygląda z wypłatami, z transzami wypłat przez Canal Plus, coś takiego? Czy to wszystko jest wypłacane od razu na koniec sezonu? Czy transze są przykładowo wypłacane w jakimś tam okresach, nie wiem, bo tam jest chyba podstawa, chyba 6 czy 7 milionów dla wszystkich drużyn tak samo i potem są już od danej pozycji, tak, w której się znajdują. Wiesz co, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o te transze, to od razu odpowiem, że nie jestem pewny do końca. To nie jest tak, że znam datę, że 4 kwietnia czy coś takiego, ale chyba to jest wypłacane w transzach, a nie na raz. Także kluby już w trakcie sezonu mają jakiś dopływ do tych pieniędzy. Natomiast nie jestem przekonany w 100%, no ale to są pieniądze, które na pewno wpłyną, więc nawet jeśli nie ma ich, nie wiem, wypłaconych w październiku, no to możesz gdzieś tam, nie wiem, akurat głębiej sięgnąć do kieszeni swoich zaskórniaków czy właściciela, bo wiesz, że te pieniądze wpłyną, więc one przez cały rok są jakby do twojej dyspozycji, nawet jeśli ich nie masz na koncie, bo one naprawdę, naprawdę na pewno będą. Co do obrony, rzeczywiście to ważne, że wskazałeś, że to jest jednak pozytywne też wielkie zaskoczenie, no bo są tu zawodnicy, którzy nie byli skazywani na to, żeby tak dobrze grać. Kreuzziger, czy właśnie Szota, prawda? Nawet Stępiński przecież jaką drogę przeszedł, jeśli chodzi o jego historię w Widzewie, tak? Też to nie był jakby gwarantem takiej jakości, którą w tych meczach niejednych naprawdę pokazywał znakomitą. Ale wciąż, liczenie na to, że to cały czas tak będzie działać, to jest też zbyt ryzykowne. Tu cały czas potrzeba wzmocnień. Przecież mieliśmy też i słabsze mecze tych zawodników, których teraz chwalimy i wiemy, że no może się zdarzyć tak, że po prostu będzie braknie im jakości, albo znowu wrócimy do tej kadry, że będzie za krótka. Cały czas uważam, że defensywa, no tak naprawdę Widzew, choć go chwalimy, choć jest tak wysoko, to przecież każda pozycja wymaga wzmocnień. Taka jest prawda. No przecież Sanchez potrzebuje konkretnego zastępcy, napastnika, tak? Przecież potrzebujemy kogoś fajnego do środka pola, potrzebujemy kogoś na skrzydło, przydałby się jakiś młodzieżowiec, który by dawał więcej jakości. O defensywie jak najbardziej tak. Tylko na bramce po prostu podpisać Rawasa, dożywotni kontrakt i dziękuję bardzo. Jeszcze się dopytam, bo w tym roku weszły nowe zasady właśnie młodzieżowce, że no nie trzeba grać. Raków Częstochowa to pokazuje, że nie trzeba grać. Tym bardziej, że w obecnej sytuacji tam są chyba jakieś trzy progi jakby tych karek się nie spełni, tych minut, tak? Najdroższa osoba 3 miliony, potem milion, potem tam chyba 500 tysięcy. No i właśnie pytanie do ciebie, czy warto iść szukać na siłę młodzieżowca, wystawiać młodzieżowca w niektórych wypadkach, w niektórych meczach wydawało mi się, że ci nasi młodzieżowcy no po prostu nie dojeżdżali do tego poziomu, do ekstraklasy. No tak, tak. I to była gra w dziesiątkę. Od razu można było wystawiać po prostu młodzieżowca i gramy w dziesiątkę, nie w 11, bo on po prostu nie dojeżdżał, nie dawał tego. Czy twoim zdaniem jest to w tym momencie, jeżeli nie trzeba, czy jest to ważny punkt, żeby specjalnie szukać młodzieżowca, który będzie oczywiście chciał jakieś wygórowane pieniądze, no bo to nie są pieniądze moim zdaniem wydawane racjonalnie, no bo ci młodzieżowcy naprawdę chcą grubych, grubych pieniędzy, a ich umiejętności są nieadekwatne do tego. No to potwierdzam, że rozmawiałem z jednym z trenerów Ekstraklasy przed sezonem i on mówił, że jak usłyszał o przepisie młodzieżowca, to uważam, że tak, że fajny kierunek, dajmy szansę młodym chłopakom, ale jak później usłyszał, jak wyglądają negocjacje z młodymi zawodnikami, to uznał, że to jest patologia, że przepis dla młodzieżowca jest po prostu demoralizujący i szkodliwy dla samych młodzieżowców, bo oni są do tego wieku młodzieżowca chowani no, w jakiś niesamowicie rozpieszczeni są, tak? Ciekawe pytanie bardzo. Z jednej strony mamy już tyle punktów, że spokojnie sobie możemy ten limit młodzieżowca tych minut wyczerpać, on jest mniej rygorystyczny. Raków oczywiście po prostu ma mnóstwo pieniędzy i może się wypiąć na grę młodzieżowcami, co w zasadzie czyni, chyba nie spełni tego
przepisu. Natomiast my moglibyśmy sobie spokojnie jakby to po prostu, no nie wiem, wystawić więcej młodzieżowców na jakiś mecz, dociągnąć ten bilans. Ale przecież za każdą pozycję w tabeli, im wyżej jesteś, też dostajesz większą kwotę. To jest tak, jak czasami ktoś mówi, że a, bo tam w 33. kolejce, jak już masz utrzymanie, to grasz o nic. No nie no, w Ekstraklasie każda pozycja oznacza, że finalnie masz większą kasę z nagród, kasę od Canal Plus. To też jest istotne, więc wyobrażam sobie taką sytuację, że jest ostatni mecz, my wciąż nie mamy tej spełnionej liczby minut, ale wiemy, że młodzieżowcy nie dają rady i ostatecznie bardziej opłacać by się mogło nie wystawienie młodzieżowca, ale powalczenie o pełną pulę, jeśli chodzi o miejsce w tabeli. No ale generalnie wniosek jest taki, że no kurczę, no na przyszły rok trzeba mieć, już powoli trzeba szykować tak naprawdę młodzieżowców gdzieś na przyszły sezon, no bo w tym sezonie jest akurat tak dobrze, że oni aż tak, nie wiem, no nie ranią zespołu, tak, czy jakoś potrafią jednak wesprzeć czasem jakąś asystą, dograniem, jak Tyr Piłowski, ale no na pewno na przyszły sezon to jest już wielkie wyzwanie dla dyrektora Wichniarka, żeby już teraz szukać ciekawych opcji. Może wypożyczenia, dopiero co mieliśmy mecz Pogoń, Górnik Zabrze, gdzie najlepszym piłkarzem, młodzieżowcem na boisku był wypożyczony z Pogoni do Górnika Zabrze Kasper Szczęśniak, więc są różne opcje, by jakby no, mówiąc brzydko, ale obejść ten przepis o młodzieżowcu, no bo na ten moment tak to trochę wygląda w niejednym klubie Ekstraklasy. To ja jeszcze tylko dopytam i już zwalniam. Powiedz mi, czy ten, bo to weszło w tym sezonie, że ten młodzieżowiec, że nie trzeba, nie musi grać od pierwszej minuty, tak. Są po prostu minuty tylko do wypełnienia. Czy to samo będzie na przyszły sezon, czy tego jeszcze nie wiadomo, co będzie na przyszły sezon, co prezes Kulesza sobie wymyśli na przyszły sezon? Nie wiem, czy pamiętacie, jak to było przed tym sezonem, ale dosłownie na tydzień przed graniem jeszcze nie było wiadomo, jakie są przepisy Dokładnie. Do młodzieżowca, więc to jest kuriozum. Pamiętajmy, że chyba w żadnej lidze świata nie dokonywano tylu reform rozgrywek, co w polskiej w XXI wieku. Przepis o młodzieżowcu jakby wpisuje się w kanon tej tradycji polskiej piłki, także no nie dałbym sobie absolutnie, nie postawiłbym 50 groszy na to, że to tak zostanie. Tu wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o regulamin. Także tak ci mogę odpowiedzieć. I tak, no jest to już jakiś kompromis. No ale też doprowadza do takich sytuacji. Warta Poznań w którymś meczu chyba przegrywała już 0-3, więc wpuściła trzech młodzieżowców, żeby łapać po prostu minuty. No tak to jest z tymi młodzieżowcami. Ja wciąż uważam, że po prostu powinno się ten przepis znieść. I tak wszystkie kluby w Ekstraklasie wiedzą, że młodzieżowcy to jest największy kapitał, że młodzieżowiec po jednej dobrej rundzie już może być wartością taką, że po prostu da ci pieniądze ze sprzedaży. Także ja wciąż nie jestem zwolennikiem tego przepisu. To jest sztuczne dla mnie. No dobra, Bojan, to było twoje ostatnie pytanie. Jeżeli oczywiście będziesz miał jakieś następne, na razie głosu ci nie zabieram. Wpuszczam Maćka Winczewskiego. Maciek, przekaż Guziemu, że niestety widzisz, jaka kolejka oczekiwania długa, ale zaraz po tobie, jeśli ma ochotę wejść na linię, to niech połączy się ponownie i dam mu głos. Także dobry wieczór, Maciek, i słuchamy. Dobry wieczór, cześć. Co do tego przepisu młodzieżowca, no to właśnie tak jak Leszek powiedział, że to w zasadzie już tam szykowali się na rozgrzewce i wtedy padły ostatnie decyzje, jak ten przepis ma wyglądać, i to też chyba nie do końca prezes Kulesza decyduje o tym, tylko bardziej prezes Amunicki, dokładnie, w którym PZPN ma jakieś tam udziały, ale nie ma głosu decydującego, może lobbować i tak dalej. Zarząd Ekstraklasy generalnie to Raków lobbował, chyba Legia też lobbowała, także kluby ustalają de facto najsilniejsze. Dokładnie. Poza tym to nie spodziewałem się też tego, że Widzew będzie grał bez młodzieżowca, bo nawet prezes Drusz wyraźnie zaznaczył, że u nas ten młodzieżowiec zawsze gdzieś tam ma być, bo Widzew ma być takim miejscem, które tych młodzieżowców ma przyciągać tym, że można tu grać, że można się wypromować i pójść gdzieś dalej. Co do VAR-u, tam gdzieś padło takie stwierdzenie, nie pamiętam czyje, że jak centymetr czy tam paznokieć wystaje, no generalnie założenie jest takie przy tych nowych przepisach, że nawet jak centymetr wystaje, to nie ma to znaczenia, że powinien być spalony, albo spalonego być nie powinno, bo to trochę tak jak kiedyś było stwierdzenie, że czerwonych kartek nie pokazuje się w pierwszej minucie meczu, bo ale z drugiej strony dlaczego? No spalony to jest spalony, natomiast tu jedyny problem, jaki ja widzę w tej sytuacji, i o tym zresztą też Żelek napisał Żyński na Twitterze, gdzieś na odpowiedzi na mojego tweeta, że jutro to będzie fajnie wyrysowane. No tylko pytanie, dlaczego to nie jest fajnie wyrysowane w trakcie meczu, w trakcie transmisji, bo wtedy byśmy po prostu tych wszystkich dziennikarzy z Canal Plusu nie oznaczali w co drugim tweecie z pytaniem, o co tu chodzi. Bo ten screen był dramatycznej jakości.
No, dokładnie, tym bardziej, że w trakcie meczu, nie wiem czy zauważyliście, zaraz po tej sytuacji, to ta linia była pokazana dosłownie przez pół sekundy i dopiero gdzieś nie wiem, 10 minut później czy w przerwie pokazano to na troszkę dłużej, ale jakby ustawienie kamery, ja powiem szczerze, stawiam orzechy przeciwko, nie wiem, pieniądzom, że nawet VAR nie miał 100% pewności, jeżeli mówimy o tej powtórce. Bo tam no i co nam po tym licza. dodam do tego, że wyrusują to nam super w lidze plus ekstra, już to nam bramki nie zwróci, prawda? Dokładnie. Także można powiedzieć, że Widzew dzisiaj wygrał dwa spotkania, jedno z Koroną, drugie z obsadą sędziowską. Chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie powiedziane, bardzo się podpisuję. Dziękuję bardzo, Leszku. Co do karnego, no to tu ja z kolei podpisuję się po tym, co powiedział Leszek. No to jest gdzieś skandal i to powinno być w zasadzie w każdym programie, w każdej audycji, jakakolwiek jest poświęcona polskiej ekstraklasie, a mamy tego w zasadzie od dzisiaj chyba już do środy. Codziennie ktoś gdzieś coś będzie mówił. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby o tej konkretnej sytuacji nie rozmawiać, bo tam nie było inaczej. W polu karnym zawsze, jeżeli jest jakieś spięcie, to zawsze jest to weryfikowane, ale tu nie było chwili zawahania u Sylwestrzaka. Piłka wychodzi poza boisko i on od razu wskazuje na wapno. Nie decyduje się na to, żeby sprawdzić VAR. Bardzo jestem ciekaw i też nie rozumiem, dlaczego my nie mamy informacji, jakie jest uzasadnienie tego. Albo w trakcie meczu, na wzór, nie wiem, lig amerykańskich, gdzie sędzia może sobie włączyć mikrofon i słuchać go na głośnikach na stadionie i w telewizji, albo dlaczego nie ma rozmów z arbitrem po meczu, bo jak ja sobie dobrze przypominam, to szef kolegium sędziowskiego, czyli ta osoba, która decyduje w zasadzie o sędziach, jak był półtora roku temu w Kanal Plusie, to był zapytany o możliwość rozmów z dziennikarzami i sędziowie chyba nie mają zakazu. Nie mają. On właśnie otworzył, że który sędzia chce, ten może rozmawiać. Dokładnie. Ja sobie powiem szczerze, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Kanal Plus, wykładając takie pieniądze, nie stara się tych sędziów na siłę nawet do siebie ściągnąć, bo sobie popsują relacje, nie wiem, z Marciniakiem czy z Kwiatkowskim czy z kimkolwiek innym. No ale kogo to interesuje? Oni mają między innymi płacone właśnie z tych pieniędzy z Kanal Plusu, w związku z czym mają, tak jak piłkarze i trenerzy mają obowiązek, żeby udzielić wywiadu, tak jeżeli dziennikarz poprosi sędziego, to też powinien udzielić tego wywiadu i nie rozumiem sytuacji, w której takie rzeczy nie są omawiane na świeżo z sędzią. Powiem ci tak, ja tylko wejdę, bo rozmawiałem o tym właśnie z szefem sędziów, czy tak nie mogłoby być, dlaczego ci sędziowie nie mogliby powiedzieć. I on powiedział, że to są jednak takie emocje, taka adrenalina, że to jest indywidualna sprawa sędziów i byli sędziowie, którzy się na to decydowali, ale są też tacy, którzy po prostu nie są w stanie jakby po meczu po prostu iść do mediów i się wypowiadać. Nie wiem, czy to jest do końca przekonujące, no bo to jak mówisz, to jest praca, to jest w interesie sędziów, żeby wytłumaczyć swoje decyzje, ale nie jestem sędzią, być może faktycznie to jest taki stres. Inna sprawa, że po prostu udostępnienie tego, o czym rozmawiają na VAR-ze, jakby rozwiązuje ten problem, prawda? Po prostu słyszymy, jaka jest dyskusja i wtedy jest wszystko rozwiązane, a takie sytuacje też są, czy w innych sportach, czy chyba w też niektórych ligach powoli testuje się takie rozwiązanie. Ja powiem szczerze, nie do końca kupuję tłumaczenie, że to są emocje, no ale trener jak nie pójdzie na konferencję albo nie pójdzie podszedł kamerę Kanal Plus, to dostanie karę od Kanal Plus. Tak. Jak nie pójdzie zawodnik, a dla nich to są też emocje, bo teraz sobie przypomnijmy sytuację z sędzią Musiałem i to jak ruch Chorzów poleciał przez rękę Siemaszki, no to przecież to są pieniądze, które, to są sytuacje, które potem przekładają się na de facto życie wielu rodzin, no bo ruch ostatecznie poleciał i wiadomo jaka była dalsza sytuacja, więc to jest tak samo, ja rozumiem, nie wiem, to, że to są emocje dla sędziów, ale to są również emocje dla zawodników i tak samo mogą się wtedy tłumaczyć, że oni nie pójdą przed kamery. No albo mają za to między innymi płacone, są zawodowcami, więc muszą się liczyć z tym, że są osobami publicznymi i będą proszeni do wywiadów, albo nie. Więc ja tego absolutnie, powiem szczerze, nie rozumiem. Wiesz co, ja ci powiem, że jeśli zaczęliby tłumaczyć swoje decyzje przed kamerami, to mógłby się zrobić niezły czeski film, tak mi się wydaje. Ale wiesz, no to nie masz też tak, że masz co mecz jakieś kontrowersje, tak? Umówmy się, że większość tych decyzji my też możemy gdzieś emocjonalnie do tego podchodzić,
bo jesteśmy kibicami zespołu, którego dana sytuacja dotyczy. Tak? Natomiast nie jest też tak, że co mecz mamy jakieś wielkie kontrowersje, bo jak sobie policzymy tych 17 spotkań, no to w ilu? W dwóch możemy powiedzieć, że ktoś gdzieś nas, powiedzmy, jakoś próbował skrzywdzić albo przez nie wiem, przez jakąś niechęć, albo w co wątpię, albo po prostu przez jakiś brak umiejętności. Natomiast mówię, ta sytuacja z tym karnym, brak sprawdzenia i taka pewność w sytuacji, w której na pierwszy rzut oka widać, że Kreuziger szykuje się do tego, żeby wybić piłkę lewą nogą, jest atakowany stojąc na jednej nodze przez zawodnika, jest w zasadzie nie mając szansy, żeby go zobaczyć, bo ja rozumiem, żeby zawodnik wybiegł przed Kreuzigera, ale on go uderzył nawet nie czysto w bark z boku, tylko tak od, nie wiem, no... Staranował, no. Ale właśnie to, co mówisz, Maciej, widzisz, w dobie VAR-u i w XXI wieku, gdzie sędziowie mają teraz taką technologię, to oni nawet nie powinni tego tłumaczyć, bo my to wszystko widzimy na obrazie. Jeżeli ty, siedząc przed telewizorem, jesteś w stanie stwierdzić, no to jak panowie wyszkoleni nie są w stanie stwierdzić w wozie VAR tego? To jest nieporozumienie po prostu. Znaczy mówię, oni sobie to rysują, tylko że my nie dostajemy tego obrazka, bo byśmy nie rozmawiali niepotrzebnie od 15 minut czy od 20 o tym, czy był spalony, czy go nie było. Być może był. Ja tu jakby nie chcę się wykłócać. W mojej ocenie z tej powtórki, czy z tego ujęcia, które gdzieś wszyscy na Twitterze widzieliśmy, to tam spalonego nie ma, bo bark Balicza jest mniej więcej w takiej samej pozycji, są obaj zawodnicy, a Jordi Sanchez gdzieś mocno kontroluje sobie raczej te spalone, bo nawet gdzieś tam sytuację czy dwie później już nawet odpuścił bieg do piłki, wiedząc, że jest na pozycji też blisko pozycji spalonej, o czym zresztą też komentatorzy chyba powiedzieli w trakcie tego spotkania. Także ja tu do Leszka chyba nie mam jakichś tam większych pytań. Pozdrawiam serdecznie. Ja dobra, też to, nie chciałbym, to, żeby to były tylko pytania, tylko właśnie dyskusja, także to bardzo słuchajcie, Maciek, tak. Zostaw to już w spokoju te kontrowersje z tym spotkaniu, czy na przestrzeni całego sezonu. Wpuszczam tutaj teraz Marcin, jeszcze jedna Bojan, bo my też Bojan... taką mamy narrację, jeżeli mogę, Patryk, że u nas te wiosny są jakoś gorsze i ta wiosna w zeszłym roku też była gorsza. Jeżeli chodzi o pracę taką półroczną trenera Niedźwiedzia, bo to jest trzecie pół roku trenera w Łodzi. Pierwsze pół roku pozycja w lidze numer 2, bo byliśmy chyba za Miedzią czy przed Miedzią, bo tego już nie pamiętam. Zimowaliśmy raz byliśmy chyba na drugim miejscu, tak? No, byliśmy, zamienialiśmy się miejscami, też już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Okej, okay. Wiosna, taka, o której mówimy, że to była słaba wiosna, widzę, skończył na miejscu numer 3. Teraz z kolei jesień w Ekstraklasie, czyli w tym sezonie, w którym w zasadzie my powinniśmy się bić już, czy walczyć o pewny awans z pierwszej ligi, bo taki przecież był gdzieś tam ten plan, tak? Pierwszy sezon gdzieś mamy się włączyć do walki, ale w drugim już na pewno mamy awansować. I my mamy na ten rok średnią na poziomie mniej więcej za rok 2022 1,7 punktu na zdobywanego na mecz, na dzieni. Ta średnia generalnie gdzieś, jak sobie patrzyłem na ostatnie lata, to powinna nam dać mniej więcej miejsce numer 3-4. Natomiast co do tego jeszcze, co Leszek też mówił odnośnie wzmocnień, bo my zapominamy też o tym, chwaląc słusznie zresztą Stępińskiego, Żyrę, Kreuziglera czy Szotę, że Henryk Rawas ma największą skuteczność, jeżeli chodzi o obronione strzały, więc to jakby pokazuje, że my mamy fajny ten blok obronny, natomiast jednak dopuszczamy do bardzo wielu sytuacji, więc to na pewno gdzieś te wzmocnienia by się przydały, natomiast szczerze powiedziawszy nie sądzę, że nastąpią zimą, bo tu rzeczywiście z tego co wiem to w 2-3 transfery gdzieś celujemy, ale zobaczymy, natomiast to nie jest tak, jak Leszek zresztą powiedział, że my jesteśmy jakoś tam strasznie super najlepsi we wszystkim, bo jeszcze wiele pracy jest przed tymi zawodnikami, tym sztabem, o czym zresztą sami doskonale mają pełną świadomość i zastanawiam się, czy tak szybko bym teraz oceniał jeszcze Czorbadzińskiego w kontekście tego, że on w zasadzie poza tym początkiem to nie miał wielu szans, żeby potem się gdzieś zaprezentować. Przegrywa miejsce w składzie, ale też de facto nie wiemy, jak wyglądałby w lidze, bo po prostu ten blok, który w tej chwili mamy, jest na tyle spójny, że nie ma szansy, żeby wszedł. No, ja też tylko słowo dodam, bo Maciek bardzo fajnie zauważył. Ciekaw, ile tej defensywie dał Rawas, prawda? Bo Rawas miewał mecze, kiedy po prostu dawał coś więcej.
coś więcej niż dałby nawet dobry bramkarz. I ile razy ta defensywa i dobra ocena po prostu wisiała na znakomitym meczu Rawasa, prawda? Nad tym też się zastanawiałem po Radomiaku, gdzie Rawas nie dał niczego więcej, nic nie zawalił, ale nie dał tego punktu więcej i już jakby brakło Wungranej czy remisu. I to jest też bardzo ważny kontekst rzeczywiście. Na ile dobra forma, znakomita forma Rawasa, który jest jednym z najlepszych bramkarzy w lidze, rzutuje na wszystkich innych obrońców. To znaczy, to będzie na pewno zawodnik, na którym widzę, zarobi fajne pieniądze. Myślę, że w perspektywie gdzieś pewnie roku, plus minus. Natomiast, no tak jak Leszek mówi, to jest zawodnik, bo często o bramkarza się mówi, o Dudku się tak mówiło, nie? Dobry bramkarz w reprezentacji, ale w zasadzie tych punktów nam nie dawał. Natomiast tu Henryk Rawas, myślę, że jak rzeczywiście byśmy sobie prześledzili te spotkania, gdzieś tam było na styku, to nam po prostu dużo w tym pół roku, ale nie tylko, myślę, na przestrzeni całego 2022 dał. I teraz pozostaje pytanie, czy jeżeli pojawią się oferty za Rawasa, to czy warto monetyzować ten dobry rok Heńka już teraz, czy jednak zaczekać przez pół roku. To jest ciekawe w kontekście ofert, które mogą gdzieś zaraz spływać. O tych transferach na pewno sobie jeszcze porozmawiamy, bo mamy jeszcze pół godzinki z Leszkiem, także wpuszczam Marcina Guzewicza. Cześć Marcin, dobry wieczór i zaraz będziemy zaczynać te tematy właśnie transferów i reszty rzeczy, których jeszcze nie poruszyliśmy. Dobra, to dobry wieczór wszystkim, cześć. Ja nie wiem, jak mnie słychać, bo ja jeszcze w trasie jestem po Kielcach, więc mam nadzieję, że na tym zestawie głośno mówiącym jest okej. To się cieszę bardzo, bardzo mocno. No widzę, że Maciek Winczewski posiadanie mikrofonu niż Zbigniew Boniek, jak najwięcej, więc spoko. Daliśmy mu się wygadać. Natomiast tak, słuchajcie, cztery tematy. Pierwszy temat to ten fal, bo to się bardzo mocno przewija już w social media, jak to zdążyłem sobie poczytać, odnośnie tego wejścia Zapytowskiego w Sancheza. I z tego, co rozmawiałem z Tomkiem Mickiewiczem, czyli jednym z naszych sędziów eksportowych, no to tutaj wyraźnie dobra decyzja po stronie sędziego. Dlaczego? Bo jeżeli piłkarz nie ma możliwości opanowania piłki, pomimo tego, że jest faulowany, no to takiego faulu i karnego się nie gwiżdża. To jest informacja, taka jest decyzja, no i ja bym się ku temu nawet skłaniał i rozmawiałem też ze sztabem po meczu i sztab też mówi, że do tej decyzji jak najbardziej nie ma co mówić, żadnych kontrowersji, no bo no trudno, no wyszło jak wyszło, nie miał szansy i tak tej piłki opanowić, tykówka poszła i tyle się wydarzyło, także tutaj nie ma, natomiast no trzy następne sytuacje, no to woła to troszeczkę o pomstę do nieba, bo zagranie Serka Szoty do Jordiego Sancheza, no wyliczone na milimetry i kapitalna asysta została zabrana Serkowi. No i teraz kwestia tego, jak działa VAR, bo napisał Żelek Grzyżyński, że jutro w Lidze Plus Ekstra będzie to sprawdzone, tyle tylko, że w Lidze Plus Ekstra będzie to pokazane na jakimś innym specjalnym systemie z rzutem z góry i tak dalej, wiecie, skan całego boiska. Tutaj natomiast sędziowie mieli do dyspozycji pewnie ilość tam kamer i ta, która została pokazana w powtórce, no ona nic tak naprawdę nie pokazuje, bo to jest taka sama sytuacja, jaka mi się przypomina przed meczem, w meczu z Legią Warszawa i ten spalony Stępińskiego o tą stopę. Też szukano klatki taką, żeby znaleźć, no i trudno. No gdzieś tutaj znaleziono taką, gdzie jest bark Jordiego wysunięty, a stopa chyba Balicia, bo to on był tym piłkarzem, który gdzieś tam koło niego był i wobec niego to było sprawdzane, jest gdzieś cofnięte. No dyskusyjne, ale według mnie nie powinno tam być żadnego spalonego. W erze przed VAR-em by to było normalnie puszczone dalej z tytułu tego, że promujemy ofensywny styl gry i tyle. No a sam rzut karny, no rzut karny to jest dla mnie jakieś totalne kuriozum, bo nawet kibice obok trybuny prasowej byli bardzo, ale to bardzo mocno zaskoczeni tym, że w ogóle tutaj jest cokolwiek weryfikowane i sprawdzane. Każdy myślał, że za chwilę będzie ten karny odwołany, bo sędzia Sylwestrzak tak od razu dał karnego, a potem jeszcze to chwilę była weryfikacji i nawet widziałem, że przed samym strzałem, jak już Śpiączka był przyszykowany do uderzenia, to jeszcze się za ucho złapał, jeszcze dostawał jakąś informację, no ale jednak zdecydował się tego karnego puścić. W jaki sposób VAR zadziałał tutaj, bo że weryfikowany był, to wiadomo, i że ten karny został przyznany, nie mam zielonego pojęcia. I tak jeszcze trzeci temat, który tak tutaj chcę poruszyć, a o którym wy żeście rozmawiali, mianowicie Dominik Kun, bo mówiliście o tym, że Dominik Kun jest piłkarzem, który zagrał dzisiaj bardzo słabe zawody. Tylko nie zapominajmy o tym, że Dominik Kun jest bardzo potrzebny w strategii Janusza Niedźwiedzia do gry w trójkątach i do wychodzenia spod pressingu. W momencie, kiedy Dominika Kuna nie ma na murawie, my mamy z tym większy problem. W momencie, jak pojawia się Dominik Kun i jego żelazne płuca i lata tak na dobrą sprawę od prawej do lewej i od przodu do tyłu, co chwilę piłka przez niego przenosi. Taka akcja w drugiej połowie mi się bardzo przypomina w tym momencie, jak Korona weszła wysokim pressingiem na Widzew,
zagranie było bodajże od Rabasa do Kreuzrieglera na lewą stronę, no i graliśmy tam właśnie, że takim wyjściem pod pressingiem, szybkie znowu przejście przez Kuna, wycofanie, przerzutka ciężaru na drugą stronę i Koronie już się nie chciało zakładać kolejnego pressingu, tym razem po drugiej stronie boiska mieliśmy sporo miejsca, a Kun miał dzięki temu możliwość pociągnięcia gry do przodu, także nie deprecjonujmy gry tego zawodnika, bo on tak naprawdę strategii Janusza Niedźwiedzia jest cholernie istotny. No Marcin, ja akurat go broniłem, że tak ci wtrącę i mówiłem, że właśnie często letnioski jak wchodzi, to wchodzi na podmęczonego rywala, którego ten Kun no zamęcza, tak? Bo to jest też taki piłkarz, który zamęcza tutaj wszystkich swoim bieganiem i wszędzie do bliskości. On zamęcza, ale mówię, on jest do tych trójkątów, prawda, do wychodzenia spod pressingu niesamowicie niezbędny. Natomiast mam do was wszystkich ogólnie tutaj pytanie, bo wiem, że Leszek jest gościem, natomiast myślę, że i tak sobie tutaj wszyscy razem rozmawiacie odnośnie Mato Milosza, bo mi się wydaje, że forma tego piłkarza idzie niesamowicie do góry, pomimo tego, że stanie na swojej pozycji, bo gra na lewej stronie, a wiadomo, że jego wiodącą stroną jest prawa strona. I teraz, no dzisiaj bramka, fajnie, kapitalnie, uderzenie z lewej nogi, co ciekawe, gdzie to jest zawodnik prawonożny i zawsze, gdy na tej lewej stronie gra, no to schodzi na tą prawą nogę, żeby albo dorzucić, albo zagrać piłkę, a tutaj mimo wszystko się zdecydował na strzał z lewej nogi, pod ladę, wszystko bardzo, bardzo fajnie, ale mówię, co do tego piłkarza, bo wydaje mi się, że to jest gość, którego będziemy mieli naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo pożytku. Już w następnej rundzie, gdy wróci do nas Fabio Nunes i tak naprawdę on nam zaklei lewą stronę, ma to Milosz prawa strona do rywalizacji z Zielińskim jak najbardziej. To ja się ustosunkuję tak na szybko do Milosza, bo o reszcie tematów, jeśli chodzi o kontrowersje, już rozmawialiśmy blisko godziny. Natomiast jeśli chodzi o Milosza, ja dzisiaj pozwoliłem sobie odpowiedzieć Bartkowi Stańdo, że nie zgadzam się z jego oceną, gdzie stwierdził, że gra bardzo słabe spotkanie i jest jednym ze słabszych zawodników Widzewa. Według mnie nie, bo jednak mimo wszystko musi kręcić na tą prawą nogę, bo jest prawonożnym zawodnikiem, więc niestety, ale na lewej nie czuje się komfortowo, inaczej się gra po swojej stronie boiska i chociażby po wejściu na Radomiaku, gdzie wszedł chyba na paręnaście minut, z tego co pamiętam, robił dużo wiatru, te wszystkie centry były dosyć celne, mocno bite w pole karne, także ja też się z tym zgadzam. Według mnie jest to zawodnik, który na swojej stronie boiska, czyli po tej prawej stronie, będzie dużym wzmocnieniem, ale no niestety sytuacja jest taka, jaka jest, że musi być rzucany raz tu, raz tam, no bo problemy kadrowe na wahadłach mamy dosyć spore i brakuje tam jakości, dlatego to jest taki zawodnik, który troszkę jest oceniany pod względem tego, że nie radzi sobie może w 100% na lewej stronie, ale jednak w mojej ocenie pokazuje, że ma zadatki na wahadłowego na dobrym poziomie i pasującego do tej taktyki, którą stosuje trener Niedźwiedź. Ja też się z tym absolutnie zgadzam. Przede wszystkim facet ma serce do walki, jest takim walczakiem, który nie odpuszcza i myślę, że rozwinie się na wiosnę, gdy będzie mógł grać na swojej nominalnej pozycji. Dla mnie to jest absolutnie na chwilę obecną transfer na plus. Leszek? Tak jest, fajny piłkarz, on wcale nie miał jakiegoś paździerzowego CV, tylko ja też go pamiętam z przyzwoitej ekstraklasowej gry i to jakby potwierdza. Myślę, że przepracowanie całej zimy w tym zespole z Niedźwiedziem, jakby nauczenie się tych automatyzmów wręcz, to może być naprawdę solidny ligowy piłkarz, po którym będziemy mieli jeszcze więcej pożytku niż teraz. Dobra, to słuchajcie, wpuszczam tutaj największego fana Dominika Kuna. Leszek, musisz tego posłuchać, bo to jest niewiarygodne. Chętnie. Muszę go wpuścić na linię, bo jak zaczęliśmy temat Dominika, to od razu się uruchomił, także Piotrek, dobry wieczór, zapraszamy. Cześć. Piotruś, pamiętaj, że ja broniłem Kuna, słyszałeś, broniłem. Tak jest. Ja chciałem wszystkich serdecznie pozdrowić ciebie, Leszek, fajnie, że jesteś tutaj z nami w pokoju. Natomiast chciałbym na początku, był taki Dominik z Islandii, co tam się wypowiadał i powiedział o piłkarzu Widzewa, że jest fatalny. No to moim zdaniem, jakby cytując klasyka, czy tam, czy tragiczny, czy fatalny, no nieważne, no jakiś takiego bardzo mocnego słowa użył. Właśnie w kontekście Dominika Kuna, no to jakby odpowiadając, cytując klasyka, że sam jesteś fatalny, ale to tak tylko w kwestii humorystycznej, bo w ogóle nie wydaje mi się, że na kogokolwiek z widzewiaków w dzisiejszym meczu można tak powiedzieć, a już na pewno nie o gościu, który przebiegł najwięcej w dzisiejszym meczu, którego tak potwierdzam, jestem fanem. Uważam, że powinien jak najbardziej być i grać i bardzo dobrze, że gra i w ogóle niech będzie, niech robi Niedźwiedź z nim to, co tam Papszun z tym całym jakimś tam iciem w Rakowie. Chodzi o to, że ja nie wiem, jak można, okej, no może nie,
nie zagrał dzisiaj wybitnych zawodów, ale w kontekście całego sezonu, to bez Kula, no to chyba raczej każdy się zgodzi, że ta pozycja nie byłaby osiągnięta. No jeszcze mu trochę brakuje do brata, ale myślę, że krok po kroku będzie to po prostu coraz lepsze i zdecydowanie będę bronił Dominika zawsze, bo uważam i myślę, że to już pewnie było gdzieś tam poruszane, Leszek się zgodzi, że gdzieś tam ta motoryka trochę przypomina naszą legendę, której gdzieś tam malowidło powstało już koło stadionu. Dlatego uważam, że po prostu no bardzo lubię Dominika Kuna i nie życzę sobie takich inwektyw pod jego adresem. Natomiast no fajnie, no fajnie, że wygraliśmy. Pozdrawiam wszystkich, bo jestem właśnie w drodze do Bełchatowa na mecz Ruchu, który będą rozgrywać tam ze Skrom Częstochowa. Także rozłączam się już do Leszka. Jak miał jakieś pytanie, to bardziej może poza konkursowo, kogo widzi jako mistrza świata w nadchodzącym mundialu. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Nie Polskę. Dyplomatycznie. Dzięki Piotrek, dobrego meczu i no Ruch. Słuchajcie, no to jeżeli mamy ten temat zakończony, to ja myślę, że możemy sobie przejść do tego tematu głównego, czyli podsumowania tego, co się wydarzyło, może nie podsumowania, ale też oczekiwań na następną rundę, bo to też jest dosyć istotne. To Leszek, to ja ciebie zapytam, może najpierw największy plus w postaci drużyny i największy minus. Trudno wymienić, że naprawdę jest. Ale taki jeden musi być jeden zawodnik, chociażby z tych nowych, bo po zawodnikach, którzy w Widzewie byli, można było się spodziewać, tak? Mogłeś się spodziewać. No to Jordi. Jordi, tak? Jednak Jordi. Jordi to jest gwiazda ekstraklasy w tym momencie. Tego napastnika zazdrości nam, myślę, że pół ligi. Ten napastnik, pewnie gdyby Marek Łapszyn mógł, to chętnie by szarpnął takiego Jordiego Sancheza. W życiu nie spodziewałem się, że Jordi da aż tak wiele. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym? Tak, że ja spodziewałem się, że to może być niezły zawodnik, ale nigdy bym się nie spodziewał, że to jest tak wszechstronny piłkarz. Po pierwsze, ja wiem, że potrafi zmarnować sytuację, no ale potrafi też wykończyć, potrafi strzelić, tak? Dobry technicznie, ma główkę. Jest bardzo mobilny, to nie jest typ zawodnika, który tylko czeka w polu karnym i musisz mu dosłać piłkę na nos. Prawda? Widać też, że on naprawdę jest ważną postacią w tej drużynie jako osobowość, jako po prostu fajny gość, który pomaga budować tę atmosferę. Także ja jestem absolutnie urzeczony i mówię, to nie jest przypadek, że Kanal Plus wziął go do siebie do Turbo Kozaka, to jest dowód tego, jak urósł w całej lidze, jak jest doceniany ten piłkarz. No ja też się zgadzam, że jednak te bramki, mimo tych niewykorzystanych sytuacji, bo jest ich sporo, w mojej ocenie mimo wszystko dwucyfrówka musi być na następną rundę, jeśli chodzi o bramki, ale chyba tak, chociaż tutaj pewnie by się znalazło, tak jak powiedziałeś, parę takich nazwisk, które można by było jeszcze podczepić, bo faktycznie nie ma chyba, chociaż nie, no muszę zapytać o tego zawodnika, który właśnie w twojej ocenie najbardziej zawiódł. A pamiętam, że mówiłeś tutaj o Czorbie, który może tak, być tak, takim... Tak, zdecydowanie Czorba Dziejski. Pamiętam, jak mówiłeś się, o nim, że będzie porządny. Tak, że to będzie takie wzmocnienie na bardzo duży plus, pamiętasz? Tak, zdecydowanie, no jak najbardziej. Największy zawód to zdecydowanie Czorba Dziejski. Myślałem, że będzie podstawowym obrońcą, który po prostu to dźwignie. No to był gościu, który i w kadrze bułgarskiej grywał i w Stali Mielec miał całkiem niezłe mecze. No to jest duże rozczarowanie, nie wiem do końca, co tam się stało. Że do tego może za mało mobilny do taktyki niedźwiedzia, może po prostu taktycznie nie daje sobie rady, no bo jako stoper myślę, że ogarniałby w ekstraklasie, ale mam takie wątpliwości, że to może chodzić o coś innego, o po prostu o to, że wymagania taktyczne, to tak jak z taktyką Papszuna, tak? To nie jest tak, że każdy dobry piłkarz będzie do niej pasował. Każdy trener musi mieć zawodników dopasowanych do swojej taktyki. Ostatecznie piłkarz jest tylko elementem w maszynce i musi być odpowiednim elementem, żeby to działało. I Czorbo może być niezłym piłkarzem, który po prostu tam nie pasuje. Tak jest wielu dobrych piłkarzy, którzy kompletnie nie pasowaliby Papszunowi. Ja bym go jeszcze nie skreślał, mimo wszystko patrząc, jak trener buduje tutaj piłkarzy, dałbym mu jeszcze zimę przygotowania i tą wiosnę. Natomiast chciałem zapytać się o twojego pupila, którego często chwalisz, czyli Zjawińskiego. Tak, myślałem, że jego wymienisz. Nie chcę się znęcać nad tym chłopakiem. No, myślę, że dużo jest na niego hejtu też. Pamiętajmy, to jest jednak zawodnik, który wychodzi na boisko reprezentować Widzew Łódź i na pewno stara się robić to jak najlepiej. Także
Oczywiście, że możemy pożartować sobie, troszeczkę szpilkę wbić, ale też tu słusznie zostało powiedziane, że bez jakichś bardzo mocnych słów, bo to też jest w tym momencie członek takiej wizjerskiej rodziny. Krzywdy nikomu nie zrobił, w żaden sposób barw nie uraził. No, że słabo czasem zagrał, no, zdarzało się lepszym od niego zagrać słabo, ale no jakby no, nie wiem na jakiej zasadzie ten transfer miał wypalić, no bo nic nie wskazywało, że on, że ten piłkarz może po prostu dać sobie radę w jakimś szerszym kontekście. Czyli nie liczysz, że trener go na przykład zimą zbuduje, no bo też trzeba wziąć pod uwagę a propos zjawy, no że on nie gra na swojej nominalnej pozycji, tak? Znaczy może go zbudować, być może. No, to zawodnik, który gdzieś krąży wokół takiego pierwszoligowego, ekstraklasowego horyzontu od kilku lat, być może. Jest coś w tym więcej piłkarzu. Jest to wyzwanie dla trenera Niedźwiedzia, ale no, ja mam umiarkowane nadzieje. To się może udać, udało się wiele dziwniejszych, trudniejszych projektów niż to, żeby Zjawiński był pożyteczny. Łatwiej być pożytecznym w zespole, który funkcjonuje, a widzę funkcjonuje, więc może sobie znaleźć jakąś rolę czy rurkę, ale no po prostu, no nie wiem, no nie płakałbym, gdyby jednak uznano, że słuchaj, Łukasz, spróbuj, nie wiem, w pierwszej lidze na razie się odbudować, a my postawimy na kogoś innego. Na pewno bym nie rozdzierał szat. No dobra, słuchaj, to ja mam takie pytanko. Czego oczekujesz po tej drużynie, po przepracowanym okresie zimowym? Czego oczekujesz ty? Co się według ciebie powinno wydarzyć, żeby ten zespół się rozwinął? Oczywiście no, możemy powiedzieć coś oklepanego, czyli transfery. Jeżeli tak, to jakie i na jakie pozycje? I co tak naprawdę oczekujesz po nowej rundzie? Czy ten zespół powinien zaatakować jak najwyższą lokatę, czy jednak powinniśmy twardo stąpać po ziemi? No bo jednak mimo wszystko jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy blisko czołówki, ale jednocześnie też wcale nie tak daleko od tych miejsc, które gdzieś tam toczą się bitwy o to utrzymanie, więc no, ta tabela jest dosyć mocno spłaszczona. I teraz czego ty jako kibic, też jako dziennikarz byś oczekiwał po ruchach prezesa, właściciela i ogólnie całego klubu? Jako kibic, jeśli zapytałbyś mnie jako kibica, no to zacząłem sobie dzisiaj wspominać dwumecz z Monako, że to było całkiem ciekawe byłoby przeżyć jakąś pucharową przygodę, ale to się po prostu odezwał kibic, bo gdy myślisz, też w sumie jako kibica, jakby dwa wilki w tobie, każdy chce, żeby widzę w kraju jak najwyżej, żeby szarpnął te puchary o jakiś medal, no cóż to byłaby za wspaniała historia, prawda? Ale też jest w tobie ta chłodna głowa, której czasami myślę, że nam widzę wie, trochę brakowało, że weszliśmy tutaj jako Beniaminek. Beniaminkowie padają jak muchy w tej lidze. Mamy bardzo dobry wynik, który w zasadzie już gwarantuje nam utrzymanie, czyli jedyny cel, jaki był na ten sezon, utrzymać się w lidze. On już został zrealizowany. Dlatego ta wiosna jest tak ciekawa, no bo gdyby było tych punktów 10 mniej, cel jest jasny. Po prostu bić się o utrzymanie, cel taki sam jak przez cały sezon. Ale utrzymanie już jest. Co teraz zrobić z tą wiosną, która jest de facto podarowana, tak? Podarowana, że można z nią zrobić bardzo wiele, bo utrzymanie po prostu nie grozi. Chyba nie szedłbym w to, żeby za wszelką cenę w tym momencie przy naszym budżecie szarpać się o puchary. No nie, no chyba nie wykładałby wszystkich kart. Pamiętajmy też, że Mateusz Drusz mówił, że chciałby, żeby widzę wypracował poduszkę finansową w tym sezonie. To jest, myślę, że bardzo nudny cel. Ciężko kibicować, ciężko przeżywać i śpiewać na trybunach, że bardzo chcielibyśmy zrobić 4 miliony złotych poduszki finansowej w tym sezonie. No ale taka jest prawda. Ja powiem tak, że ten wspaniały wynik, jaki jest Widzew, powinien zostać przekuty też nie tylko w kwestie boiskowe, żeby potem wszystkim nie pozostały wyłącznie wspomnienia, miejsca w tabeli i dużo fajnych bramek, ale żeby wykorzystać ten sukces bardzo intensywnie zimą, do choćby pracy nad, nie wiem, nad poprawą naszej infrastruktury, która kuleje, którą Mateusz Drusz sam określił jako czwartoligową. To nam na długą metę nie pozwoli zrobić jakiegoś kroku do przodu. Po prostu to, żeby teraz zagęścić, że tak powiem, ruchy, jeśli chodzi o szukanie jakichś inwestorów, być może o budowanie coraz lepszej tej siatki firm wspierających, no też o to, żeby no, nie da się ukryć, no ale gdzieś w tej walce z miastem no, nie spuszczać z tonu i rzeczywiście spróbować to w jakiś sposób dalej przekonywać. Także szczerze mówiąc, no celów boiskowych za bardzo nie mam. Nie uważam, żeby Widzew musiał na za wszelką cenę walczyć o puchary. Jeśli zajmie na koniec sezonu 10 miejsce, nie będę rozdzierał szat, nie będę rozczarowany, bo to już jest wspaniała przygoda. Chciałbym, żeby Widzew powoli budował po prostu strukturę swojego klubu, bo sezony są różne. Są kluby, które mają fantastyczny sezon, a w drugim mają znowu wielkie kłopoty, więc de facto ta wiosna
już powinna stać pod znakiem takiego wzmacniania się strukturalnego na przyszły sezon. Nie jest to zbyt ekscytujące, ale ten chłód w głowie sugeruje raczej taki scenariusz, że po prostu już przygotowywać się powoli do i kolejnej kampanii i do tego, by widzę był jak najsilniejszy, nie tylko drużyną, nie tylko taktyką, nie tylko zawodnikami. Nie wiem, czy się Leszku zgodzisz, ale ja mam cały czas w głowie Radomiak z tamtego sezonu i sobie tak myślę, że ktoś mądry kiedyś powiedział, że najlepiej uczyć się na błędach, a już tak super to na cudzych. I przede wszystkim chciałbym, żebyśmy nie popełnili tego błędu, który był popełniony w Radomiu. Tam się bardzo mocno już później napalono na te puchary. Trener Banasik stracił głowę i myślę, że to był duży błąd Radomiaka. I chciałbym, żeby to było wszystko racjonalne. Natomiast z drugiej strony, wiesz, ja jestem jeszcze kibicem pamiętającym Ligę Mistrzów, tak, na której byłem, i Mistrzostwa Polski. I my 20 już ponad lat nie mamy sukcesu. I też, wiesz, fajnie jest pomarzyć, nie? Jeżeli w polskiej piłce nadarzyłaby się nam okazja na to, żeby zrobić coś więcej i połączyć przyjemne z pożytecznym, to czemu nie, tak? No, oczywiście. No wszyscy, tak jak mówię, dlatego walczą dwa wilki. Ja tak samo. Żyłem tymi emocjami, pucharami, tym wszystkim, ale z drugiej strony no wiem, że skoro widziałem bardzo wiele projektów piłkarskich w Ekstraklasie w Polsce, gdzie sukces zaczynał ciążyć, bo odniesiono sukces w jakiejś rundzie i później porównywano już wszystko do tego sukcesu, tak? I jakikolwiek rozwój strukturalny, jakikolwiek no tak naprawdę widzę w tym momencie boksuje powyżej swojej nie wiem, sumy jakości piłkarzy, swoich możliwości przy tej krótkiej kadrze i tak dalej. Więc mam nadzieję, że nie będzie tak, że jak widzę przegra 3 mecze wiosną albo skończy sezon na 10 miejscu, które w ciemno by większość myślę, że wzięła przed sezonem, to będziemy bardzo rozdzierać szaty, mówić, że wszystko jest źle i tak dalej. To jest dobry przykład z tym Radomiakiem, gdzie po prostu podpalono się i zwolniono człowieka, który tak naprawdę był historią tego klubu. To ja się zapytam, bo mamy teraz 29 punktów i tak tutaj prezes Drusz napisał, że potrzebujemy jeszcze 11 punktów do utrzymania. W twojej ocenie, patrząc na tą ligę i po tych 17 kolejkach, jaki wynik da nam takie 100% utrzymanie? Nie no, widzę, już się utrzymał, nie róbmy żartów. Nie ma chyba możliwości, co? Nie ma co tam liczyć. My jesteśmy na tak wysokim miejscu, że liczenie, ile punktów potrzeba nam do utrzymania. Jak już to lepiej połudźmy się i pomyślmy o tych pucharach. Lepiej trochę pofantazjować, poemocjonować się niż... Ja mówię, zaprezentowałem spojrzenie takiej chłodnej głowy, ale tu tego chłodu, czyli w momencie trzeciego, czwartego miejsca ciężko. Aż za dużo. Słucham? Mówię, że na widzewie o chłodną głowę na trybunach i takie optymistyczne, no jest ciężko, bo jednak mimo wszystko, wiesz, jesteśmy na tym podium, wcale niedaleko do Legii. No Raków myślę, że jest w sezonie poza zasięgiem, ale mimo wszystko załóżmy taką koncepcję, że jednak ten Widzew na wiosnę gra dobrze w piłkę, co najmniej tak dobrze jak zagrał teraz i wtedy sobie trzeba zadać pytanie, czy jednak nie warto by było powalczyć o jak najwyższą lokatę, bo to jednak... Warto powalczyć, tylko żeby nie zadłużać teraz nie wiem, budżetu, że musimy sprowadzić 5 kozaków, żeby zrobić puchary. No to nie jest naprawdę konieczne w tym momencie, poza tą emocjonalną wagą, którą przecież właściciel Widzewa doskonale rozumie. To też pamiętajmy, że ambicji Widzewowi nie braknie i tego myślenia o Lidze Mistrzów, o tym, że tam jest jej miejsce, bo właściciel jest tego gwarantem, już po awansie jakby od tego zaczynał. Niektórzy wręcz bali się tych mocnych słów, że Widzew przyszedł do Ekstraklasy, no okej, teraz musimy tu zostać, ale generalnie mamy bić się o mistrza. Więc o tą stronę się jakby nie ma co bać. Widzewie, pan Stamirowski jest gwarantem takiego myślenia, ale no niestety na ten moment... No po prostu trzeba, jestem za tym, żeby ta górka finansowa faktycznie została wypracowana, nawet jeśli braknie na koniec, nie wiem, będziemy się spekulować, a gdybyśmy sprowadzili dwóch jeszcze piłkarzy, kto wie, nie wiem, no Widzew miał tyle kłopotów w swojej historii, że naprawdę będę czuł się bezpieczniejszy i spokojniejszy o Widzew bez pucharów, ale z, nie wiem, z 2-4 milionami na koncie. Ale mimo wszystko chyba zgodzisz się z tą tezą, że jednak to miejsce, które zajmujemy teraz i ta ilość punktów, którą zbieraliśmy po bardzo dobrej rundzie, daje dobrą pozycję startową do negocjacji z zawodnikami już pod przyszły sezon, bo jednak mimo wszystko inaczej się negocjuje z zawodnikiem, gdzie masz punktów naście, to znaczy nie wiem, 14, 15 i próbujesz ściągnąć kogoś na sezon następny, nie wiedząc tak naprawdę, czy ten sezon będzie udany, czy jednak się utrzymamy, czy nie, a inaczej się negocjuje, kiedy jednak masz te punktów 29, jesteś w czołówce
i wszystko przemawia na twoją korzyść. O, pełna zgoda, bardzo słusznie, bo wydaje mi się, że ruchy transferowe latem, niewykluczone, że również czasami odbijaliśmy się od jakiegoś nazwiska, bo się bali grać w Widzewie, że Widzew zaraz może spaść, że coś tam. W tym momencie wydaje mi się, że niektórzy piłkarze dużo chętniej przyjdą do Widzewa. No ta atmosfera już zachwyciła absolutnie wszystkich, no to chyba każdy trener, każdy trener, który przyjeżdżał, nie jakaś tam dyplomacja, czy ja, tylko każdy trener był zachwycony tą atmosferą. Nie myślmy, że piłkarze na to nie patrzą, też patrzą, chcą grać na takim stadionie. Więc mam nadzieję, że też z tego Widzew zrobi użytek, czyli okej, oszczędności warto mieć, ale jeśli będzie okazja sprowadzenia jakiegoś piłkarza, o którym wiemy, że po prostu jest jakościowy, no to jest dobry moment. I to nie na pół roku, ale na przynajmniej nie, półtorej. Czyli jesteś za zrównoważonym rozwojem, tak? Korporacyjnego. Tak, zrównoważony rozwój, a nie zadłużanie się. No jednak nasza historia uczy, że lepszy zrównoważony rozwój. Ale trzeba sobie powiedzieć. Ja cały czas ubolewam, przepraszam cię chwilę, Patryk, ja cały czas ubolewam, że my cały czas nie mamy od lat, nigdy Widzew nie miał nic swojego i wrócę tutaj do tej słynnej bazy treningowej, tak, że my nie mamy jednego boiska swojego i to właśnie, jest naprawdę duży problem. To jest to, żebyśmy myśląc o tabeli, myśląc o sukcesach, o Ligach Mistrzów, nie zapominali o tej ciemnej karcie. Jeśli teraz jest dobrze, to być może właśnie w tym kierunku trzeba tego arsenału, który został uwalczony na boisku, użyć w tym no, mniej, że tak powiem, sexy temacie, ale absolutnie kluczowym, absolutnie fundamentalnym dla całego Widzewa. No zgadzam się, Widzew powinien zostać poprowadzony przez tego naszego kapitana w postaci właściciela, ale też prezesa, no przez to wzburzone morze, przez te wszystkie lata nie było zawsze łatwo i nie była ta droga usłana różami, ale jednak się udało, jesteśmy w Ekstraklasie z wynikiem ponad wszystkie oczekiwania, a przynajmniej większość kibiców raczej nie spodziewało się takiego wyniku i też jestem za tym, żeby ten Widzew był zrównoważony, ale myślę, że to jest pierwszy raz, kiedy naprawdę mamy mocną pozycję negocjacyjną z zawodnikami, jeśli chodzi o kontrakty, jeśli chodzi o wiele aspektów, bo jednak no, mówi się o tym Widzewie raczej w większości przypadków w superlatywach. Umówmy się, że mimo, że ten Widzew jest wielką marką jak na skalę Polski, to jednak w pierwszej lidze nie było takiej dużej siły przebicia, jak jest to w Ekstraklasie. Teraz jesteśmy, myślę, że na świeczniku i mówi się o nas bardzo dużo i to myślę, tak jak powiedziałem wcześniej, że to będzie bardzo duży plus w postaci nawiązywania nowych kontraktów z zawodnikami. Myślę, że to będzie duża karta przetargowa i trybuny, i to jak ten zespół jest zbudowany, i to jak trener Niedźwiedź sobie radzi z zawodnikami, nawet bez formy, bo też tacy przychodzili do nas i myślę, że no ja jestem pełen nadziei, że te transfery po prostu będą, a na pewno będą, bo umówmy się, że chyba nie było okienka bez transferów i raczej nie wydaje mi się, żeby takowe było przed nami. I to tyle ode mnie. Myślę, że Maciek tutaj jeszcze widziałem, że prosił o głos, także Maciek na te ostatnie parę minut takie dwa szybkie pytanka i będziemy powoli kończyć. Znaczy program jeszcze pewnie będzie dalej trwał, ale Leszek będzie musiał zająć się domem. Dobra, no to tak odnośnie tego, co mówił Leszek, to myślę, że tu jakby droga, którą idziemy od półtora roku też pokazuje nam, że tu nie będzie jakichś takich transferów na zasadzie na zastaw się, a postaw się, więc tu jakby jestem spokojny, myślę, że to będą gdzieś 2-3, tak jak mówię, transfery przychodzące z myślą już niekoniecznie nawet o wiośnie, a bardziej o kolejnym sezonie. Natomiast ja powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy tych okresów przygotowawczych i tej przyszłej rundy w kontekście właśnie tych, przepraszam, okresów przygotowawczych, bo to będzie znowu coś, co o ile ja zawsze mówiłem, że przy COVID-zie to było pierwszy raz w historii taki sezon czy runda, gdzie były w zasadzie trzy okresy przygotowawcze. Przed rozpoczęciem rundy, w trakcie, a potem znowu w trakcie po tej jednej czy dwóch przerwach. Tak tu w zasadzie chyba wszystkie zespoły, myślę, że podobnie będą wracały już w grudniu do treningów. Widzę w chyba 2 tygodnie albo 3 tygodnie będzie urlopów. I teraz tak, wrócimy trenować w grudniu. Potem zawodnicy znowu się rozjadą na święta, potem znowu wrócimy. No i teraz ja się zastanawiam, czy lepiej jest, bo liga wraca chyba w ostatnim tygodniu stycznia albo w pierwszym lutego, tak mi się wydaje, czy jest sens na przykład jechać na zagraniczne zgrupowanie, bo znowu wyjazd, powrót tak naprawdę tydzień przed startem ligi,
i na boiska, które będą też zupełnie inaczej wyglądały niż te tureckie czy tunezyjskie. To jest, powiem szczerze, bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, jak Leszek, ty do tego podchodzisz, czy ty ten sposób przygotowywania się, gdzie tak jak mówię, będzie pewnie wyglądało to podobnie w większości zespołów, że na dwa razy, najpierw przed świętami jakieś tam pierwsze treningi, potem drugie, to myślisz, w twojej ocenie będzie jakoś wpływać na tą przyszłą rundę, czy raczej to jest, nie? To jest chyba bardzo ciekawe faktycznie. Nie myślałem na tym, ale rzeczywiście sytuacja jest inna. No, na szczęście jest inna dla całej ligi, ale to może odegrać rzeczywiście rolę, jak kto podejdzie do tych przygotowań. Nie zdziwi mnie, jak ten temat wypłynie gdzieś w lutym, że kilka drużyn przygotowywało się w taki sposób, ktoś tam rzeczywiście zawalił i z tego tytułu ma możliwe są, myślę, że dużo większe wahania formy, jeśli chodzi o jesień, a wiosnę w niektórych ekipach. Oby nie w Widzewie, to tak to mogę rzeczywiście spuentować. Więcej się nad tym nie zastanawiałem, ale to może być rzeczywiście ważny punkt. Ja pozwolę jeszcze skorzystać, jak jest Leszek, nawet Winciu, bo wy jesteście blisko, tak bliżej klubu, dużo więcej wiecie. Orientujecie się, jak wygląda sytuacja naszych wypożyczonych młodzieżowców? Czy każdego możemy sobie ściągnąć? Czy nie ma takiej możliwości? Bo w obecnej sytuacji najlepszy nasz młodzieżowiec no to gra w Termalice. Także od razu ci odpowiem, Łukasz, tylko Guzka możemy ściągnąć zimą. Z Karaskiem to jest... Nieprawda. Karasek do Widzewa nie wróci, bo Termalika tu się zdecyduje raczej na transfer definitywny. Wszystko na to wskazuje. Jeżeli chodzi o Guzka, u Gustka chyba nie ma możliwości ściągnięcia zimą, natomiast on wraca latem do Widzewa. Jedynym zawodnikiem z tych wypożyczonych zawodników, którzy byli w kręgu zainteresowania Janusza Niedźwiedzia, gdzie tam kręcili się przy pierwszym zespole, to jest Gołębioski, przy którym mamy możliwość, żeby ściągnąć go zimą i zagwarantowaliśmy sobie możliwość przedłużenia, jeżeli będziemy zainteresowani kontraktu, który kończy się w czerwcu. Gołębioski tak, ale dałbym sobie też rękę uciąć, że dyrektor Wichniarek mówił u nas w pokoju, że z Guzkiem jest podobny zapis. No może się mylę, no nie ważne. Ja nie sądzę, że ani Gołębioski, ani Guzdek. No Guzdek, umówmy się, że łapie jakieś ogony po 5-6 minut u kolejnego trenera już w Odrze Opole. Dzisiaj wszedł chyba w 83 minucie, więc no to jest zawodnik, którego szkoda, że nie udało się właśnie to, co mówiłem w kontekście Rawasa. Pytanie, czy warto byłoby go teraz monetyzować. Szkoda, że nie udało się sprzedać po prostu Guzka po tej świetnej jesieni jeszcze w pierwszej lidze. No bo to jest, kurczę, nie jest przypadkiem to, co mówił Marcin Guzewicz czy Maciek Wojciechowski, którzy mieli możliwość, żeby obserwować go grającego w Ruchu Chorzów. To jest gość na poziom drugiej ligi tak naprawdę, tak? Być może gdzieś w przyszłości się rozwinie, ale nie sądzę, żeby jakoś tam dużo, dużo bardziej. Także nie sądzę, że Guzdek do nas jakąś wielką karierę jeszcze zawrotną zrobi w Widzewie. Szkoda, że w tej sytuacji ten najlepszy nasz młodzieżowiec, czyli Karasek, już raczej już nasz nie będzie, tak prawdopodobnie. No, ale no, właśnie... to jest szkoda największa w tym, bo to jest chłopak stąd, no, to jest chłopak ze Skierniewic, kibic Widzewa i szkoda, że no, nie widzieliśmy jakiegoś większego potencjału, nie byliśmy jakoś bardziej zainteresowani tym, żeby się z nim tam związać dłużej, nie? Dlaczego pytam? Bo prawo pierwokupu ma Brookbet, ale czy w tym prawie pierwokupu to jest tak, że przykładowo, jeżeli Widzew mówi, że nie, no jednak my jesteśmy nim zainteresowani i nie chcemy go sprzedawać, to mogą tak zrobić, czy nie? Po prostu jak w tym momencie Brookbet się zdecyduje, chcemy go wykupić, no to może dokonać. Tak właśnie tak mówisz. Brookbet się decyduje, że chcemy go wykupić, bo nie mamy do powiedzenia. Chyba, żeby sam Karasek powiedział, nie chce grać w Termalice, to wtedy wiesz, z niewolnika nie ma pracownika. Nie ma chyba odpowiedzi? Nie, no, pytałem Leszka, co tam na ten temat jak ma, ale... Nie, ja nie mam żadnej wiedzy, ja niestety nie jestem osobą, która Maciek, ma jakiekolwiek takie informacje. Czy ja muszę uciekać. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas, za pytania, za możliwość dyskusji. Także trzymajcie się, mnie po prostu wzywają tutaj obowiązki domowe. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Cześć. Hej, wszystkiego dobrego. Dzięki, zapraszamy ponownie. Czy z tego co wiem, no to jak to wygląda, to jest kontrakt, który jest uzgodniony niejako już trójstronnie, tak? Więc tu, jeżeli Termalika się zdecyduje na wykupienie Karaska, to tam już są chyba szczegóły kontraktu dogadane. Mhm. Bo to ja pamiętam tą wiadomość klubową na temat Karaska, to ona była tak dosyć dwuznacznie napisana i tutaj były wojny na Twitterze, z tego co pamiętam, na temat tego kontekstu kontraktu i w ogóle umowy między Widzewem
a Termaliku. No tak, ale nie dosyć... pamiętasz, jakby dyrektor Wichniarek u nas, to ja go dopytywałem o to i on powiedział, że jeżeli Karasek będzie dobrze wyglądał w Termalice, no to niestety nie mamy nic do powiedzenia, tak? Bo jest już umowa ustalona i kwota jest ustalona z góry. No to cóż, temat Karaska raczej jest zamknięty. Słuchajcie, myślę, że powoli będziemy kończyć. Nie wiem, czy ktoś chce tutaj jeszcze zabrać głos z osób, które były głównie słuchaczami, natomiast gościem specjalnym i osobą najbardziej tutaj z wiedzą i której mieliście dzisiaj zadawać pytania był Leszek Milewski. Jak widzicie, Leszka już z nami nie ma, obowiązki wzywają. Myślę, że też powoli będziemy kończyć. Bo nie ma. Może nie na koniec tak naprawdę... tutaj zrobimy sobie, już może nie typowanie, bo już nie gramy w tym roku, ale jakieś przewidywania na rundę wiosenną. Maciek, Łukasz, może jakie wy macie przewidywania? Czego byście oczekiwali, czego byście chcieli? Co prognozujecie? Wiesz co, ja chciałbym Totka wygrać. No, ja tak naprawdę. Ale to się powiem coś rady. Ja, jeśli chodzi o mnie, to no ja jestem optymistą, więc w mojej ocenie, jeśli potrafiliśmy zagrać taką rundę, to mam nadzieję, że druga runda, ta wiosenna, nie będzie wiele gorsza, a może nawet lepsza. A jeżeli pojawi się taka szansa, żeby powalczyć o coś więcej niż utrzymanie, a myślę, że to utrzymanie faktycznie już mamy i można o nim jakby... Matematycznie pewnie jeszcze nie jest zapewnione, ale czysto piłkarsko wyglądamy na zespół, który nie powinien się problemów, żeby to utrzymanie sobie zapewnić dużo szybciej niż to bywa normalnie w sezonach Ekstraklasy. Dlatego no ja mimo wszystko, jeżeli pojawi się okazja tego do walki o nawet o te puchary, to chciałbym, żeby zespół zawalczył. Nie kosztem oczywiście jakichś transferów wydmuchanych za Bóg wie jakie pieniądze, ale jeśli ten zespół będzie w stanie nawiązać walkę, to ja jestem za tym, żeby to zrobić. No to Maciek, według mnie realnie powinniśmy się zakręcić. Znaczy ja przed sezonem mówiłem 10-12, potem zweryfikowałem na 8-10, teraz myślę, że w granicach szóstego miejsca. Spójrzmy na to realnie, no jakby Raków pewnie będzie mistrzem, później jest Legia, jest Lech, jest Pogoń. Myślę, że realnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, też mówię, po tej przerwie, ale tak gdzieś jak będzie 6-10, to będę zadowolony. 6-8, o. Poprawiamy co kilka spotkań o dwie pozycje. Ale to myślisz, że zagraliśmy troszkę ponad miarę tej rundy? Oczywiście, że tak. No umówmy się, no my gramy naprawdę bardzo fajnie, tak? Natomiast były takie spotkania, jak na przykład z Wartą. Ze Stalą Mielec, gdzie no, tak jak trener mówi, no to mogło iść w dwie strony, jakby Stal tam wygrała 2-0, to też nie mielibyśmy mieć prawa jakoś być bardzo źli, w sensie byłby to zrozumiały wynik. Z Wartą Poznań mecz rozgrywany na wodzie, więc też takie warunki, gdzie tam w ogóle ciężko się to oglądało siedząc i komentując. No, realnie spójrzmy sobie na to. Lechia będzie groźniejsza z trenerem Kaczmarkiem, zresztą to już widać, że idą sobie w górę, byli blisko przeskoczenia kolejnej rundy pucharu. Pogoń Szczecin, myślę, że też gdzieś większe zrozumienie dla taktyki, przepraszam, trenera. Lech też się włączy gdzieś tam o grę. Oni, przypomnijmy, że cały czas kolejka zaległa, rozgrywana będzie w lutym, więc wydaje mi się, że tak, że graliśmy na pewno na powyżej oczekiwań, to na pewno, ale mieliśmy kilka takich punktów, gdzie mogło iść to w dwie strony. Także myślę, że mówię tam 6-8 to będzie super, jak będzie więcej, no to będę przeszczęśliwy. Łukasz, to jakie masz przeczucia i przewidywania? Jeżeli chodzi o mnie, to mi obecna runda się podoba, tym bardziej naszym atutem jest to, że mamy trenera, który jest półtora roku już, będzie znowu miał kolejny okres przygotowawczy, ma fajną wizję, gdzie to już po pierwszej lidze było widać, tym bardziej w Ekstraklasie jest to kontynuowanie, nie odszedł od tego. Jeżeli będzie miał wzmocnienia w postaci dwóch, trzech zawodników na pozycje, których w tym momencie przykładowo nie mamy zastępstwa, nie mamy osoby konkurencyjne dla Julka Letniowskiego, nie mamy osoby konkurencyjnej dla lewego wahadła, tym bardziej no teraz nie mamy na razie lewego wahadła, bo skontuzjowany, ale w przyszłej rundzie. Nie mamy jeszcze napastnika, kto będzie zmiennika na zapastnika, ale też, tak jak wiele razy ja powtarzałem, dla mnie środek obrony, taka osoba typowo stricte na środek, gdzie teraz jest Żyro, czasami wchodzi tam
mów mi, Serek czasami tam wchodzi, ale my nie mamy takiego lidera obrony. Ja bym tam bardziej też szukał jeszcze wzmocnienia, ale tak jak mówię, takie trzy, ja bym bardziej szukał trzy. Ofensywny pomocnik, czyli taka dziesiątka, lewe wahadło, no i zależy, no, kto by tutaj odszedł. Ja nie widzę młodzieżowców w tym momencie. To jesteśmy w stanie zrobić naprawdę to wielki szum, bo ostatnie mecze pokazują. Też wiele razy to mówiłem. Gra, pomysł na grę jak i gra w piłkę się zawsze obroni. Jeden, drugi meczu niewykorzystane sytuacje, ale jak masz więcej tych sytuacji, to jest większe prawdopodobieństwo, że będziesz wygrywał te mecze. A gra byle jak, tak jak przez wiele wcześniejszych lat było, granie byle jak, to jest gra na alibi, na krótki dystans, także nie będę mówił miejsca, bo nie ma, ale mi się wydaje, że możemy zrobić szum i nawet o tą czwórkę powalczyć. Nie mówię, że może o mistrza, majstra, ale do tej czwórki myślę, że wydaje, tym bardziej ta tabela jest jeszcze tak mała, tak krótka jest ta tabela, tam wszystko jeden punkt, dwa punkty, to jak najbardziej jest szansa, żeby powalczyć o coś więcej. No ze swojej strony mogę ci powiedzieć, że te twoje typy raczej się pokrywają z typami, jaki klub planuje, także czyli jakiś ofensywny środkowy pomocnik, lewe wahadło na pewno. No ja ze swojej strony chciałbym widzieć jeszcze też młodzieżowca. Nie wiem, czy ktoś przyjdzie do obrony, raczej według mnie nie, tak bym obstawiał. Tak jak Maciek, przed sezonem obstawiałem miejsce 10-12, optymistycznie dodam. Nie zmieniło mi się to i byłem przed sezonem z takiego miejsca, byłbym przed sezonem z takiego miejsca zadowolony, natomiast dzisiaj tak sobie myślę, że ten zrównoważony rozwój to jest to, co nam na pewno potrzeba i myślę, że jest takie stare przysłowie piłkarskie, masz frajera, to go duś. I jeżeli uda nam się złapać tego przysłowiowego frajera, to po prostu spróbujmy go udusić, tak? Ale nie za wszelką cenę. Ja się pod tym podpisuję, bo uważam, że jeżeli nadarzy się okazja, to trzeba ją wykorzystać. Myślę, że taki klub jak Widzew nie powinien przechodzić obojętnie obok tylko okazji pucharów. Jest to promocja dla naszych zawodników, dla klubu. Mamy teraz serial o nas, to będzie piękna historia, jeżeli by się udało cokolwiek zrobić ponad to, co sobie założyliśmy. Do tego oczywiście nie rujnując budżetu finansowo i tak dalej, natomiast jeżeli ten zespół będzie w stanie z małymi wzmocnieniami osiągnąć wynik naprawdę zaskakujący całą Polskę, to jak najbardziej bym w to wszedł i tutaj się podpisuję pod tym, bo uważam, że my jako kibice i przede wszystkim też fanatycy tyle lat czekamy na jakiś sukces, który gdzieś tam rozświetliłby markę Widzew, ale też i nasze życia kibicowskie. No czekamy bardzo długo i na pewno każdy sukces, który będzie ponad to, co sobie założyliśmy, a celem było utrzymanie, będzie na pewno dużą dawką i adrenaliny, i uśmiechu i tak dalej na przyszły sezon i myślę, że też pomoże to w rozwoju klubowi, także ja jak najbardziej każda pozycja i każda walka o puchary dla mnie to jest, no tak mi mówi i liczę na to, że się uda, skoro w tę rundę zagraliśmy na tak dobrym poziomie, to nie mam powodu, żeby nie wierzyć, żeby następna była równie dobra, poza tym, że te wiosny nasze po prostu są dosyć ciężkie, aczkolwiek Maciek wcześniej powiedział, że mimo wszystko skończyliśmy na tym miejscu, jakim skończyliśmy w pierwszej lidze, więc może wyglądało to, jeśli chodzi o grę, topornie, ale punkty się zdarzały i głównie na wyjeździe, więc trzeba być dobrej myśli, no trener Niedźwiedź też już nie jest tutaj pół roku, więc w jakimś tam stopniu poznał ten zespół, poznał też klub, nauczył się tego wszystkiego, więc w mojej ocenie powinno i mam nadzieję, że pójdzie to w dobrym kierunku, a nie złym i wiosna będzie równie dobra i skończymy na jak najwyższym miejscu, nie będę typował miejsca, bo dla mnie oczywiście jedynym prawym miejscem dla Widzewa jest pierwsze. Tak jest. ale że w tym roku raczej myślę, że Raków jest poza zasięgiem, bo tutaj Leszek też o tym powiedział i myślę, że wszyscy się zgadzają, że będzie ciężko. Natomiast reszta stawki w mojej ocenie, oczywiście tu się pewnie pojawi jakiś zespół, który ustabilizuje formę. Mówię o tych zespołach, które co roku się biją o Mistrzostwo Polski, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że na pewno jakiś się wykolei. I jeśli my utrzymamy swoją formę na dobrym poziomie, to w mojej ocenie ta liga jest tak słaba, że tak jak powiedział Sławek, masz frajera, to go duś, jeżeli się nadarzy okazja, to powinniśmy
powinniśmy o to zawalczyć, bo jest to promocja dla klubu, dla piłkarzy, okienko wystawowe, jeżeli coś się nadarzy, to trzeba to po prostu wykorzystać, a taki klub jak Widzew powinien ku takiej okazji zmierzać, także tak jak wszyscy stwierdzają, utrzymanie już mamy prawie pewne, matematycznie może nie, ale na boisku raczej tak, także teraz powoli trzeba się przygotowywać i na następny sezon, no i na tą rundę przede wszystkim, żeby wynik był jak najlepszy, bo z tego też oczywiście idą finansowe korzyści, tak, bo tu chyba każda pozycja, nie wiem dokładnie jak, może Maciek będzie wiedział, ale każda pozycja pewnie te ileś set tysięcy podwyższa tą bonifikację z postaci wyniku sportowego na koniec sezonu, także tak czy inaczej wyższa tabela, wyższe miejsce w tabeli oznacza wyższe pieniążki na koniec sezonu. No jasne, tak zawsze było i czym wyżej, tym więcej czasu. Druga sprawa, zobaczcie, że w tym momencie, gdzie robi Canal Plus o nas serial, to już jest jaka promocja dla klubu i jak na przyszły sezon, jak sponsorzy mogą do tego klubu przyjść. Dużo, dużo więksi sponsorzy i dużo więcej pieniędzy może przyjść z zewnątrz. To też jest warto wykorzystać taką sytuację, tym bardziej, że naprawdę idzie. Dlatego zadałem też to pytanie, jak są wypłacane pieniądze z Canal Plus? Czy to ja transze? Ja z tego, co czytałem, to były transze, Bojan. Prawie na 99%. No to właśnie. Dlatego w takim wypadku, przykładowo, sami też o tym mówiliśmy dzisiaj, że Lokata, jeżeli będzie trzecie miejsce na pierwsze półrocze, można powalczyć naprawdę o przykładowe jedynki z tych list, które mamy, zawodników jakościowych. A w tych skandynawskich ligach, tak jak był ściągnięty Kreuziger, mi jest troszeczkę żal tego Hansena, że on naprawdę nie dostał szansy, bo widać, że ma umiejętności, ale druga sprawa to też może być to tak jak piłkarze niektórzy. No, jeden nie nadaje się do tej logiki tego trenera czy coś. No, szkoda mi jest jego, bo widać było, że ma taki ciąg na bramkę, ale to tak samo podkreślam to tym, że ten wymóg młodzieżowca. No nie mieliśmy młodzieżowców i część tego sezonu graliśmy naprawdę słabymi młodzieżowcami, tak jakbyśmy grali w dziesiątkę, no bo Terpiłowski jest w tym momencie najlepszym zawodnikiem i jak on jak on ma słaby dzień, no to nie ma innego gościa, który po prostu mu dorówna, no bo Sypek wejdzie, to on jest po prostu słaby. Jak Dziawiński wejdzie, to już nie wiem, jaka tam poprzeczka jest zawieszona. No. Myślę, Bojan, że jeszcze o transferach to będzie okazja porozmawiać, bo teraz będziemy mieli taką przerwę trochę mundialową. W ogóle mała informacja na mundial, na pewno będziemy robić sobie jakiś pokój mundialowy ze względu na naszą reprezentację. Jeszcze przemyślimy, w jakim kontekście, w jakiej formie to zrobimy, natomiast na pewno zrobimy. Także na pewno też będą pojawiać się pokoje z oficjalami z klubu, pewnie jakieś persony mocno związane z piłką, może jacyś byli piłkarze, jest to taki okres, gdzie będzie troszkę luźniej, natomiast na pewno będą pojawiać się ciekawe osoby. Myślę, że postaramy się, Sławek, ściągnąć osobę gwiazdę, że tak powiem. Będziemy nad tym pracować, może się uda, ale na pewno postaramy się po tej rundzie też sobie podsumować, jeśli chodzi o transfery i podejście do tego, no bo ta pozycja weryfikuje też troszkę ten zespół. Może uda się porozmawiać kolejny raz z Tomaszem Wichniarkiem na temat tych ruchów spodziewanych, a może niespodziewanych w Widzewie, ale mogę na pewno zapowiedzieć, nie w 100%, ale prawie na pewno, że na przyszły tydzień pojawi się osoba bardzo związana na ten moment z Widzewem, której na pewno będziecie chcieli wysłuchać, która no, pewnie ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia i kibicom i nie tylko, także informacje podamy pewnie na początku tygodnia, żeby się upewnić, czy ta owa osoba się pojawi, ale tak jak powiedziałem, będziemy robić teraz pokoje głównie związane z tym, co Widzew będzie prezentował na przyszłą rundę. Zobaczymy, czy może uda się zrobić pokój z prezesem, może też z właścicielem, także myślę, że w tym kierunku będziemy szli. Piłkarze mają wolne, więc na razie piłkarzy nie oczekujcie, ale na pewno słucham. A Szymański? Pana Szymańskiego? No pewnie też pomyślimy. No teraz mamy tyle czasu, że tak naprawdę na każdego przyjdzie czas. Na pewno jest to jakiś pomysł i warto skorzystać. No przerwa jest, można powiedzieć, że ponad 2 miesiące, 2,5 miesiąca, więc jakoś ją będzie trzeba wykorzystać. Także na przyszły tydzień na pewno już mamy osobę.
A kolejne, no to myślę, że każdą osobę z klubu, jeżeli tylko będzie okazja, to będziemy sobie starali się zaprosić, bo no bo warto, jest to taki czas, że myślę, że trenera fajnie by było zaprosić, akurat teraz nie było takiej możliwości, bo już był w rozmowach sportowych i zresztą trener był co chwilę gdzie, co chwilę w jakichś innych mediach, także myślę, że na pewno trenera też sobie spróbujemy zaprosić, żeby porozmawiał z kibicami, bo tutaj formuła jest troszkę inna niż w rozmowach, tutaj może się każdy na ten temat wypowiedzieć.